Wiecie, co to jest za uczucie, kiedy śmierć przechodzi przed waszymi oczami, wszystko staje się powoli lekko zamazane, kiedy z waszego ciała ucieka to boskie ciepło, które trzyma was przy życiu, kiedy czujecie na sobie wzrok śmierci. Dzisiaj przyjąłem strzałę wrogą. Ma twarz od razu zalała się trwogą. Po śmierci w oczy piękne zajrzałem i poczułem, jak mięknę. Gdy raju drzwi się przede mną otwarły, a moje zmysły wszelkie lęki odparły, byłem gotowy, by wszyscy przodkowie przy setkach skaldów mowie do siebie mnie przyjęli, a wszyscy towarzysze bohaterstwo me pojęli. Bo gdy pocisk lub miecz koniec twój wyznaczy, to dla mnie jako skalda jedno ino znaczy. Zawsześ starczą nie na tarczy, abyś zginął z dumą. I to wystarczy. Witam naszą dzielną drużynę debili, gdzie wylądowaliśmy w górach, znaleźliście rzeczy Neiry i Owarisa. Macie ich plecak, łuk, strzały, kilka sztuk, tak pięć. Do tego jeden miecz. I znaleźliście też ślady ogrów oraz pióro wielkiej sowy. Jak się domyślacie? Bo ktoś z was kiedyś rozpoznał, co to było? Dosłownie dzień wcześniej. Dokładnie. Mordegar. Wielki gołąb. Rozpoznał i wszyscy z niego drwili. Znaczy, my nie wątpimy, że to jest... Duży ptak. Duży ptak. Tylko w to, czy ma już kryształ na czole, to już prędzej wątpimy w to. I cóż, no... Zebraliście się, ile do was wróciła, trochę podkurwiona. Mordegard obolały po upadku. Co robicie? Myślę, że idziemy dalej. No, idziemy czy nie? No, idziemy. Musieliśmy się tam... Ja już poszłam, a odwracam się, was nie ma. No, chwila. Ja się tam w lokę na końcu rozcieram niektóre części ciała. A tobie co? Przestrzeń była przeciwko mnie. Krasnoludy mają, wiesz, bliżej pod górę niż nad górą. Znaczy, łatwiej im. Więc ciągle Mordegard... go do dołu. No, Mordegard próbował dołem, ale spotkał się z powierzchnią. Dobra, no chodźcie dalej. No, idziemy. No i ja, tak jak w sumie deklarowano w poprzedniej sesji, po drodze sobie zapamiętuję jedno słowo. Jak to jest tak ciekawie napisane i... Próbuję rozszyfrować jego znaczenie, ilość tam znaków, co mogą oznaczać, tak sobie w głowie ten jedno rozpoznałem, tak, z poprzedniego rzutu. Jedną literę. Ja mogę iść pierwsza, bo my idziemy jakimś traktem, czy po śladach, co my teraz robiliśmy, w kierunku jaskini drugiej, tak? Tak, idziemy na szczyt góry, na której jest jeden jakby punkt zainteresowań nasz, bo mieliśmy trzy jaskinie oznaczone. Najbliżej było do tej jaskini przy jak to się mówi? U podnóża góry. Teraz idziemy do tej jaskini, która jest jedna na tym szczycie, na który idziemy, a trzecia jest bliżej tej, tam gdzie może znajdować się wejście do tej biblioteki, tam gdzie zaginął ten towarzysz tego podróżnika, co go spotkaliśmy, Fister. Tam jest jakby więcej punktów zainteresowań, więc najpierw idziemy do tego samotnego. Dobra, to ja idę pierwsza. Dobra, ja się... Elmenor się zatrzyma na chwilę, ściągnie tam swoją sakwę gdzieś sobie ukucnie i zacznie w niej grzebać. No nie mieliśmy już iść? No w trakcie, jak żeśmy szli, no on się zatrzymał w pewnym momencie i zaczął grzebać w swojej sakwie. Oj, czekajcie. Co jest, Elmenor? A wiesz, no coś mi tutaj brzęczy. Sekunda. Chcę mu zajrzeć do tego plecaka, jak mu coś tam brzęczy. Chcę tak zapuścić... Żurawia? Elmenor wyciągasz?
Znaczy, no... Jakby... Tak! No, dobra, to widzicie, ja Elmenara, który po prostu wyciąga tą swoją małą harfijkę i ona tak delikatnie... delikatna melodyjka z niej leci. On w ogóle na niej nie gra, nie? Ona po prostu jakaś melodyjka jakby z niej leciała, jakby to była jakaś pozytywka. I jak ją Elminor tak wyciąga, to ona się tak powiększa, zawiększa. Na takie standardowe rozmiary. Tak, harfa stoi obok mnie wielka. Ty to masz zamiar nieść? Gdzie ty to trzymałaś? W sakwie. Zmniejsza się. To jest magiczne. Puf. Jest małe. Ja bym chciał przejechać palcami po strunach tej harfy. Jak chcę się odsunąć? Ja w sumie też jak widzę tak. Emę, która się odsuwa, to ja też mi się przypomina coś i... Ile mam to bardzo... Ja mam roszy pod nosem, że już jedno gwałtowne zetknięcie z powierzchnią było. Nie chcę, żeby mnie powaliła jakaś dziwna harfa, więc się też odsuwam. Chociaż ogólnie bym się może przyjrzał, bo to jest takie ciekawe, duże, małe, haha. Może coś takiego wymyślił, ale nie. Dupa mnie boli za przeproszeniem i nie mam ochoty na przyglądanie się eksperymentu. Ja się obawiam, że jestem jakieś 15 metrów do przodu przed nimi. I idę dalej przekonana, że nie idą za mną, ewentualnie idą tym samym tempem. Ja mówiłem, że stop. Ja mogłaś nie słyszeć. No. Słyszycie głos, który wydobywa się z tej harfy? Elmenorze, czy możemy porozmawiać? Jest to męski głos, nie wiecie jakby czyj. Elmenor, ty go kojarzysz, widziałeś go w swoim kolegium. Kiedy kurwa harfy rozmawiają? Może to ma zamiast strun, to jest może zrobione z głosowych strun. Dajcie mi chwilę. Kanta. Zaraz do was dołączę. Ila! Już mi tam gdzieś zniknęła. Czekaj, bo harfa gada! Co? Harfa gada. Kurwa! I znowu się wracam do nich. Słyszę, że masz towarzystwo. Tak. Sekundę. Menor teraz nie może iść, bo rozmawia. Ja bym chciał ją tam zmniejszyć z powrotem. Wiesz jak, bez problemu. Założyć sakwę na ten, tak, przyłożyć sobie harfę do ucha i odejść kilka kroków. Co ten Elmenor taki nie jest wielozadaniowy? Nie może iść i mówić. Podchodzę do Ili. Słuchaj, wyciągnął jakąś harfę małą, która potem zrobiła się wielka. Wy kiedyś już widzieliście tą harfę. Ja wam ją pokazywałem na samym początku, jak wróciłem ze swoich podróży po przerwie. Coś takiego było, no. Tak, albo no mała. Tak słuchacie. Było, ale nie gadała. To no. Niewinna harfa była do tej pory. Harfa. To jak ten, jak Elmenor odszedł odebrać połączenie harfiarskie. Ja chcę się zakraść i podsłuchać. Ja tak szepczę, że to słyszałem o takich harfiarzach, bo może u nich ta harpa. Dobrze, jakby ktoś chciał się zakraść albo podsłuchać, to skradanie... Elmenor, ile masz pasywnej percepcji? Możesz mi też to napisać. Przybierz to. Nieważne. Pasywną. I jak nasłuchiwanie, 26. To... W sumie możesz się całkiem mocno zakraść, więc... Do dupy mu wlezę. Ty tam nie będziesz słuchać nic. Ja po prostu staję konie, i tak przykładam ucho z drugiej strony. No Elmenor, no tobie nie będę kazać rzucać na percepcję, chyba że się spodziewasz, że ktoś może chcieć cię podsłuchać bądź raz zakraść może, za tobą. Może mieć z ułatwieniem, dwa może, wiesz, więcej. Nie, i tak nawet jakbym wyrzucił maksa, to nie przebije. No ale krytyka... Ale jak będziesz mieć 20, no to przebijesz wtedy, nie? Bo krytyk wygrywa. Nie. No jak widzicie zresztą. Rozumiem, że reszta po prostu stoi i czeka. Ja jeszcze Mordegardowi odpowiadam w takim razie, że... Mordegard... Harfiarze to tajna organizacja, wątpię, że się
porozumiewają dosłownie przez harfy. Okej, okay, no, noszą jakieś elementy, nie wiem, przypinki w kształcie harfy, ale wątpię, że to to. No dobra, jak porozmawiają przez harfę? Co? No, nie, no. Skąd się? Nazwa się musiała skądś wziąć, no. Skąd wie? No? Nie wiem, nie wiem, nie za dużo o nich wiem. Ta harfa gada? Tak, wyciągnął ją, tak, ta mała. Pamiętasz, no, jak wrócił tak, z no. ten? No, z małą taką. Wyciągnął ją z plecaka, powiększyła się normalnie, nie, do wielkości Emmy. Pociągnął za struny, a to gada. I potem sobie zmniejszył ponownie, przyłożył do ucha i poszedł. Stoi tam. Poszedł sobie Emma, rozmawiać z... Dobra, dobra, to poczekamy, co Emma nam powie. Czy już możemy? Słyszysz głos? Tak. Chociaż trochę wieje. Zimno. Nie jesteś ister, rozumiem? Ach. Nie. Nie. Idziemy przez jakieś góry, szukamy ptaka z kryształem na czole. Nie będę wnikać, czemu szukacie ptaka z kryształem na czole, ale jedyne, co mi przychodzi do głowy, to gigantyczna sowa, o której kiedyś czytałem w księgach. W każdym razie... Witamina M. W każdym razie potrzebujemy twojej pomocy. Słyszeliśmy, że może tak, straciliśmy ostatnio kontakt z dwiema osobami, które udały się w góry właśnie. Chcieliśmy prosić cię, żebyś się tutaj też udał i je odnalazł, albo dowiedział się chociaż, co z nimi się stało, nawet jeśli zostali zabici. Jak oni rozmawiali, to ja słyszałem imiona. Znaczy, no ja pewnie znam te osoby, w sensie słyszałem o nich, tak? Więc no po prostu rzucam mimowolnie, nie? Pierwsze, co mi przyszło do głowy. Imiona Arisa Neyry, tak? Tak, tak, dokładnie o nich chodziło. Mieli zrobić zwiad. No, to faktycznie znaleźliśmy tutaj ich sprzęt. Jesteśmy na tropie. Innymi jak słowy. Będziecie coś wiedzieć, to dajcie znać. Bez problemu możesz z nami się porozumieć. Raz dziennie, pamiętasz. I chcielibyśmy też, żebyś jakbyś natrafił na pewien przedmiot, żebyś nam go przyniósł. To jest coś w rodzaju księgi. Jak zobaczysz, to będziesz wiedzieć, o co chodzi, gdyż ma pewną iluzję na siebie narzuconą i mimo, że wygląda jak księga, to nie jest księgą. Myślę, że bez problemu dasz sobie z tym radę. I muszę cię ostrzec też o zagrożeniu, które czeka na was w Ister, jak wrócicie. Jest tam sporo ludzi, którzy chcą wam wyrządzić krzywdę. No ja wiem, kapłanka taka jedna na pewno. Nie kapłanka. Czemu kapłanka? No nieważne. Takie pierwsze wrażenie miałem. No, krzywo jej z oczu patrzy. W każdym razie, jak będziesz znać więcej informacji, to czekam na jutro na raport. Myślę, że jakoś wieczorem najlepiej. Jak już by cały dzień minie i będziesz mieć jakieś wieści. Okej. Okay. No dobra, no jeżeli do jutra, że tak powiem, tutaj przeżyjemy w tych górach, to na pewno się rzuć sobie na inteligencję z ułatwieniem. 21. Coś ci zaraz napiszę. I słyszysz tylko takie struny i sygnał się urywa, że tak powiem. Okej, okay, to gdzie byś składam? Wkładam do sakwy z powrotem, a odwracam się, zakładam, że dalej Emy nie widzę, bo ona się odwraca razem ze mną, tak? jak twój dzień. Więc wrócę do reszty drużyny. No, teraz możemy już iść. To jeszcze zanim wrócisz, to ja tak do Mordegarta dalej kontynuuję tą dyskusję o harfach i... Słuchaj, no, ale to by było głupie, jakby
Organizacja, która nazywa się harfiarzami, posługiwała się dosłownie harfami. No, przecież od razu by ich odkryli, no. No, ale słuchaj, nazwa musiała skądś powstać, tak? No, no dobra, ale jakby, to... Jakby się posługiwali skrzypcami, to by się nazywali muzykami, a tu się harfą, harfiarze, słuchaj, i tak harfa pasuje, bo tak czasem masz połączenie na harfie na jedną strunę, czasem jak staniesz wyżej, to ci dwie struny pokażą, czasem trzy, pasuje, no, harfiarze. Według twojej logiki, Bordegard, to też powinni się nazywać muzykanci. Ja nie wiem, gdzie ci struny stoją, ale wiesz co, nie, coś mi się nie zgrywa z tą logiką, no, w każdym razie. Cholera, może ten szyfr to o nuty chodzi jakieś muzyczne. Że to Elmenorowi pokaże. Pokaż. Może coś pomoże. Rozszyfruję więcej niż jedną samogłoskę. Może mi to zagra i zaśpiewa. No i w tym momencie musi Elmenor podejść. No to już możemy iść dalej. Zimno się zrobiło jeszcze bardziej. Słuchaj, czemu ta harfa rozmawia? Bo to jest magiczna harfa. Co takiego mówisz, że musisz iść na bok? Już tajemnica. A to kolegium bardowskie, no to swoją drogą. Po prostu mamy pewne jakieś tam swoje rzeczy. A, dobra, czyli to nie harfa gada. Dobrze. Znaczy, no... Znaczy, bardziej... no, że w harfie nie ma ducha, jak w tym sztylecie, co go emanuje. Nie. To po prostu mistrz po drugiej stronie z Kolegium Bardowskiego miał do mnie sprawę. A co, że tak powiem, dzieje się w Kolegium Bardowskim, zostaje w Kolegium Bardowskim. No chyba, że dociera do ciebie i nie zostaje w Kolegium Bardowskim, tylko gdzieś w górach pomiędzy Ister a Kormyrem. No tak. Ale to dlatego odszedłem na stronę, tak? A, dobrze. Gdzie Emma? Przyszła siku. Stoję tu. O. To możemy iść. Czy możemy teraz iść jednym tempem, a nie, że znowu będę się zawracać trzeci raz? No to nie idź tak szybko, no kto ci każe? Czemu jestem niezauważalna? Idę. Przepraszam, mamy krasnoluda tutaj głębinowego, znaczy nie głębinowego, bez urazy, Mordegard. Taki ciemny Hello? Nie jesteś. I no, on... ma krótsze nóżki. Ale szybciej stawia kroki. No ale dwa razy więcej musisz się namachać. Ach, no, kurna to. A ja nie umiem tak wolno chodzić. To może ja pójdę przodem. No dobrze, Bordegard, proszę iść przodem, nadawaj tempo. Jasne. Dobra, mówię. Zaczynam iść. Powoli i ostrożnie. Ruszyła maszyna. Kamienie przy drogach i powalone pnie, bo może tam są pułapki, albo co? Mnie szlak trafia, jak idę za tobą. Tak, o to chodzi. Po prostu ja jestem niebieska, ale robię się czerwona. Nie, fioletowa, kurwa, z czerwonym niebieski to taki fioletowy. Tak, czy my mamy dzisiaj zamiar tam dotrzeć? Nie! No okej, rozumiem. Dobra, Mordegard, weź trochę szybciej. Szaj, zupę zarobisz. Wszyscy tutaj obrażają moje krótkie nóżki, które pracują w nadgodzinach, żeby za wami nadążyć. Hello? Ależ, Mordegardzie, nikt nie obraża twoich jakże tutaj ładnie ukształtowanych krasnoludzkich nóżek, tylko jest wielka prośba od Ilii Szanownej, która zmieniła swój kolor na troszkę inny. Tak, śliwkowy odcień, tak, żebyś troszkę szybciej po prostu tymi nóżkami zajwaniał. No nawet nie Jadek idzie szybciej niż ty. Bo nie Jadek jest za nami, prawda? Dobra. Rozamunda, chodź tutaj. Wsiądę na ciebie, bo inaczej będą mi tylko marudzić. No, dobrze. Chodźmy. Świetnie. Ale toż ona też ma krótkie nogi, tylko że cztery. I mechaniczne. I się nie męczy tak szybko jak ja. W ogóle się nie męczy. Się rozpadnie chyba jakby się zmęczenie... No, idziemy. A, i po drodze, jak już idziemy, chcę pokazać ten zaszyfrowany list Elmenorowi. Ty na tej harfie rozmawiałeś, tam Mordegard w sumie myśli, że to harfiarze, ale to ja nie wiem, czy to jest aż tak oczywiste. Ale no ten szyfr jest na pewno harfiarski.
próbuję go rozszyfrować. Wiem, że to harfiarskie, ale nie znam się na tych ich szyfrach. Ty coś kojarzysz może? Może to jest zapisane jakoś, nie wiem, muzycznie? Nie wiem, jak ci harfiarze się porozumiewają. Może coś jest związane z nutami. Jak tak harfiarze, muzyka, nie? Coś. Nie wiem, no. No to musiałbym pewnie chwilę się na to temu przyjrzeć. Wątpię, że ci będę w stanie pomóc tak w tej sprawie, ale możesz mi to dać. Może faktycznie ty jak mówisz muzycznie, tak? Zawsze to jakiś kąt, punkt zaczepienia. Świeże spojrzenie twoje artystyczne. Wiesz, myślę, do szyfrów to trzeba mieć też jakieś takie podejście, takie wiesz, spoza, jak to mówią, spoza pudełka. Okej, okay. Jak gdzieś dotrzemy, to możesz mi, jak gdzieś dotrzemy się, zatrzymamy na chwilę, to możesz mi to pokazać. Dobra. Bo teraz się boję, że wiesz, coś mogłoby się nie udać i nie chcę ci zniszczyć. W sumie tak, jak ktokolwiek będzie się na to patrzył, to z daleka. Nikt w ręce tego nie bierze. Jak mamy cokolwiek odszyfrować z daleka i nie biorąc do rąk? Kurwa, położę wam na pinku i się nachylicie. Chociaż nie, bo ostatnio się ktoś zażygał na mapę, więc to też nie zadziała. Nawet to był Elmondor chyba. Wypraszam sobie, to było spowodowane tym, że tamta mapa była tragicznie wykonana. Świetnie. Ja nie ręczę za to, jak to jest dobrze zaszyfrowane też. Dobra, chodźmy w takim razie, bo okej. Okay. Wymyślę coś po drodze. Cały czas stuptacie. Trochę wolniej jak gadacie, no, ale idziecie. Tak, no. Idziecie więc tak. Myślę, że parę godzin w górę. Trochę żmudnie. Już was nogi zaczynają boleć. I słyszycie nagle. Z boku, wiecie, idzie ze szlakiem, tak mając górę po swojej lewej stronie i słyszycie z góry jak jakiś szum. Patrzycie do góry i widzicie kilka głazów, które po prostu suną w waszą stronę, takie ogromne głazy z góry. Rzut obronny na zręczność od wszystkich. Mam tylko jedno pytanie. No. Kiedy spadające głazy szumią? No w sensie takie... Rumor. No, właśnie, o to mi chodziło. Może one lewitują i wyglądają bezpodobnie, a one mają lewitację na sobie, tak, wiesz, jak na wózkach grawitacyjnych. Inwalidzkich chyba, ile skończy chyba na taki. 21. Tak, Sowodźwiedź i Niejadek też mogą sobie rzucić, bo widzę, że już Rozamunda została rzucona. No, Niejadek, rozumiesz? Niejadek ma 20. Nice. Czemu Madzia ma na... W rolu wytrzesz, kurwa, napisane. Nie zmieniłam. Już to zmieniłam. Niedźwiadek, Wafel ma 2. Razem ze mną, kurwa. Po prostu byliście na końcu i nie zdążyliście. To on mnie pociągnął, to jego wina. No cóż, no najsłabsze ogniwa. Ja mam 14. 16. Dobrze, więc wszyscy, którzy mają poniżej 16, czyli 16 jest już liczone jako powyżej, to już rzucę i mówię, co się dzieje. Te głazy tak suną w waszą stronę z tej góry, tak lecą i chcecie odskoczyć, żeby je ominąć, bo one powiedzmy są takiej wielkości człowieka, nie? Tylko, że okrągłe. I lecą w waszą stronę i osobom, którym się udało, zostajecie tylko delikatnie gdzieś tam muśnięci tym kamieniem, gdzieś odskakując, więc zostajecie połowę, czyli tutaj dostajecie po prostu 2 HP, bo obniżamy, żeby było wam lepiej. A ci, którym nie weszło, dostajecie pełne 5. Ten głaz gdzieś was mocno uderza, odsuwacie się na tyle, że to was gdzieś niżej nie bierze ze sobą, ale no jednak rani was i spowalnia. Przy okazji jeden z głazów zatrzymuje się na drodze i będziecie musieli go przesunąć, żeby się ruszyć dalej. Się zaklinował na jakimś drzewie. Ła! Kuźwa! Wafel! Ja chcę się przyjrzeć, czy coś widać z miejsca, z którego z góry gdzieś tam, skąd one zleciały. Percepcja? Ja dostałam po stopie. 22. Ktoś jeszcze się patrzy? Nie, bo mnie stopa boli. Ja. Czy nikomu nic nie jest? Stopa mnie boli. Dobra, ale żyjesz. Tak, kto to kurwa zrzucił? Też się patrzę. To poproszę percepcję. 9, ale mnie boli.
Dostałem po prostu w klatę tym głazem, ale gdzieś na szczęście mnie nie przetoczył się przeze mnie. Taki po prostu otarł mocno. Niestety, ale nic nie zauważacie. To był przeciwstawny, więc... Szlak, nic nie widzę. Chodźmy stąd. Ila, wszystko dobrze? Ślazina, czy co? Osuwisko jakieś, bo ciebie jak to w górach, tak nie wiadomo, co się dzieje. Tak, trzy idealnie okrągłe głazy, kurwa, sobie same spadły na nas. A co, one były idealnie okrągłe? I się odwracam, sprawdzam, czy one były idealnie okrągłe. A na co, się wyciosał się najpierw? Deszcz. Jak woda pada, to może... A może nie stójmy tu i nie rozmawiajmy, jak to jest potencjalna zasadzka. O geologii, tak. Ale to już spadło przecież. Spadły. Świetnie, kurwa. Następnym razem poleci grad strzał. Przesuńmy to i chodźmy dalej. Szybko. Chcę przejść nad tym głazem. Ten głaz wygląda jak taki zwykły, normalny głaz. Rzuć sobie na akrobatykę, jak tam wchodzisz na ten głaz i chcesz... 10. Myślę, że po prostu chcesz skoczyć na to i tak się zatrzymujesz, tak zawisasz na tym głazie i nie możesz zemrzeć. Jaki jest stopień trudności przejścia nad głazem, kurwa? Jest za śliski. Jest za śliski, nie da się po nim przejść. To na pewno nie będzie dało rady się go przepchnąć, bo jest za śliski. No to jak się ślizga, to będzie go łatwiej przepchnąć właśnie. Złaź stamtąd, kurwa, Emma. Pozwól mi to... Pomóż mi to przepchnąć. Czekajcie, zaraz wam też pomogę. Ja się stoję i się patrzę. No ewentualnie patrzę, jak tam wafla łapki. Dosyć mocno pomijane te łapki. I on sobie jedną z nich tak liże, bo tam jakaś taka rana mu się zrobiła, nie? No. Za obskórę mu zdarło. No to ja też go tam głaszczę i w ogóle czyszczę to, co tam, nie wiem, piasek na tym jest. Tam trochę wam zajmuje zsunięcie tego głazu, tam parę minut, ale udaje wam się po jakimś czasie. Nie będziemy robić tych rzutami, bo ten bardziej opisowo miało być. Jeszcze by nas zabił ten kamień? Tak, może tak by było. Więc ten głaz gdzieś tam zsuwa się dalej i zaczyna zaraz za tymi pozostałymi głazami tak spadać w dół dalej. Rozumiem, że idziecie dalej. Teraz już chyba biegniemy. Znaczy, ja mogę iść, bo i tak mój chód jest szybszy od biegu Mordegarda, więc... Hej, Mordegard jest ujaszczurkowiony już teraz. Świetnie, no dobra, to sobie szybkim chodem idę, ale też już nunchak wyciągnąłem, ja się rozglądam po tych górach. Czy jakieś kolejne głazy, kurwa, nie stoją chociażby na szczytach, na zboczach. Ja też jak idziemy, szukam, wypatruję następnych osuwisk. A ja się rozglądam za sobą z kamieniem w czole, bo uważam, że to jest najbardziej prawdopodobny przeciwnik w tym momencie, który rzuca kamieniami z góry. Nie musicie rzucać na percepcję na razie, ani na śledztwo. Gdyż w którymś momencie, jak odejdziecie tak paręnaście minut od tego miejsca, gdzie było to osuwisko kamieni, widzicie, że zaczyna robić się bardzo tak nieprzejrzyście. Taka mgła, chmury. Po chwili zaczyna sypać śnieg. Zaczyna się robić zimno. Ubieram się. Jesteśmy ubrani. Ale ubieram moje futro. Ciepło się ubieram. Czapka, rękawiczki. My jesteśmy ciepło ubrani. Jak ty... W górach jesteśmy. Ale nie było śniegu. Dobra, ustalmy to, bo... Wchodząc na górę... Braliście rzeczy... Braliśmy rzeczy. Tak, braliście rzeczy na górę, nie? Ale na dole nie było tak no lodowacie zimno, więc raczej nie szliście w kożuchach, bo byście się zagotowali, nie? No dobra, dobra. Okej. Okay. To też Atro stara się, okej, okay, chowa nunchaki na chwilę i nie zatrzymując się, stara się właśnie plecak ściągnąć na jedno ramię, tak, wyciągnąć z niego jedną rzecz, założyć, drugą rzecz, założyć, nie, czapkę, rękawiczki zakłada, potem wyciąga ten płaszcz i dalej idąc gdzieś tam jakoś tak się ubiera w to, nie, żeby się nie zatrzymywać, żeby nie być nieruchomym celem. Życie sobie na przyrodę. Wsieście? Wsieście. To nie jest naturalne. Nie trzy. Wydaje mi się. 13. 5. Ale wiem, co mówię. No, masz wrażenie, że ta śnieżyca nie powinna tutaj
być jeszcze. Raczej w wyższych górach. Wy jesteście jeszcze dosyć na niskim piętrze, plus ta śnieżyca bardzo szybko zaczęła nabierać na sile. Już teraz zaczął pizgać wiatr, zaczęło być tego śniegu tak sypać, że ledwo widzicie przed sobą, co się dzieje. Czy ja mogę... Nie, bo to by było jeszcze raz rzut na przyrodę, tak? Gdybym chciał tam, wiesz, rozejrzeć się może i tak pomyśleć, czy czytałem o czymś, co mi się kojarzy z głazami, z, wiesz, wywoływaniem burzy, śniegu. To raczej... No raczej nie ma czegoś takiego, co byś mógł rzucić, żeby to stwierdzić. Czy wyzutałem na nie ewentualnie? No ewentualnie, ale... Tylko Mordegard musiałby podejrzewać, że to jest nienaturalne zjawisko. A to nie podejrzewa tego. Ale usłyszał do mniemania swojego towarzysza, ja więc... Jakby, kurwa, nie grajmy głupich. Znaczy, no wiem, że jakby, w sensie chodziło mi o to, że Emma ma takie 100% pewności, a wy macie podejrzenia, Wiem, w sensie, no, dlatego, no... Ja idąc, mówię się, chroniąc przed tym śniegiem, kurwa, już raz spotkaliśmy jakąś wiedźmę, czymkolwiek to było, Elmenor, nie wiem, coś, co sterowało lodem. No, najpierw łazy, teraz śnieżyca. Poszukajmy jakiejś jaskini, bo nas zasypie w tym śniegu, a i tak gówno widać. Jeżeli teraz polecą kolejne głazy, to może lepiej się schować. Tak, i wejdziemy prosto w pułapkę, znając życie, ale i tak lepsza, chyba łatwiej sobie poradzimy z pułapką niż w tym śniegu. Ważne, żeby się nie zgubić. Trzymać się razem, żebyśmy się widzieli. Może się przewiąźmy sznurkiem, mówi Goblin. W sumie dobry pomysł. Czy ja teraz... Bardzo głupi pomysł. Chodźmy po prostu. Kurwa, polecić znowu w dół, jak jeszcze parę minut temu, znaczy parę godzin temu i wszystkich pociągnie za sobą. Jest bardzo głupi pomysł. No aż taki tłusty nie jestem, abyście mi pomogli nie się... Nie o to chodzi. Dobra, idziemy. Chodźmy po prostu. Trzymać się razem i tyle. Trochę wolniej możemy iść, ale iść. I w sumie... Też się rozglądam za jakąś jaskinią, jak Elmenor proponował. Jakimś schronieniem. Możesz sobie rzucić na percepcję, bądź w sumie sztukę przetrwania, ale to będzie z utrudnieniem, bo macie ograniczoną dużo widoczność, nie? Oba z utrudnieniem? Tak. 8. 8. Krytyczny 1. 24. 10, bo z utrudnieniem. 10. 18. Nie, Jadek 9. Emmo. Ze swoją krytyczną jedynką. I która idziesz w kolejce? Za kim idziesz? Na jakim szyku idziecie? Mniej więcej. Możecie maksymalnie dwie osoby obok siebie iść. Trzeci, teraz... w środku idę. Chyba Atro szedł pierwszy, nie? Bo krzyczał na wszystkich. Tak, i Mordegard chyba blisko też, bo wy się... Wiesz, wcześniej mówił, że ha, 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 pójdę przodem, więc... No co? Nie mówiłem akurat, że pójdę przodem, ale... To ja mówiłem. A, dobra. No to możemy iść w sumie razem przodem, no. Mhm. Dobra, no, jak Emma sobie rzuciła, to możemy uznać, że Emma idzie za Mordegardem? Tak. A wy gdzieś tam... Ja mogę być na końcu. Więc w którymś momencie, Emmo, dostajesz po prostu po twarzy z ogona Rosamundy takiego plaskacza i nie dostajesz żadnej rany, tylko po prostu będziesz mieć taki ślad przez jakiś czas tutaj odbity. Czy ja mogę odciąć ten ogon? A Ino, spróbuj. No i chcę spróbować. Możesz teoretycznie rzucić sobie na atak, no ale no, on się rusza ten ogon i jest też... Ja go chcę złapać. Więc będzie... No to da zręczność, nie? Żeby go złapać. Akrobatyka jakaś ten... 15. Więc łapiesz ten ogon. Ej. A Rosamunda nie może tak próbować... Możesz się teraz możesz się wyrwać teraz. Okej.
Może albo na zręczność się wyrwać, w sensie, żeby, wiesz, tak by spowolnić, albo na siłę, żeby wyrwać po prostu ten ogon z ręki Emmy. 9, to jest za mało, więc Emma trzyma po prostu ten ogon Rozamundy, a ty czujesz, Mordegard, że Rozamunda się tak zatrzymała. Możesz, kurwa, tą jaszczurkę na koniec iść? No miałem iść pierwszy. To iść na końcu, bo dostaję po twarzy tym czymś plugawym. Jakim plugawym? To z metalu jest. Jakie plugawe? Metal nie jest plugawy. Ja chcę go szarpnąć, żeby poleciał do tyłu, w sensie, żeby go przyciągnąć tak, żeby za siebie i iść przed nim. Czy Rozamunda się jakoś będzie stawiać temu? No pewnie, że tak. 2. Czy w teorii to powinno działać tak, że jak on ją złapał, to teraz Rozamunda ma obrony na siłę. Na no i rzucił 9. W sensie na wyswobodzenie się. Tak. Na wyswobodzenie się, ale na przesunięcie jest... Jak ty nie ty rzucasz, tylko ona... No ale nieważne. Ja uznałam, że robimy jako przeciwstawne, ale... Mam rzucić na siłę? Tak. Chuj, rzucam tym głodem w ziemię i idę na koniec. Emma, dobra, jak ci tak zależy, to mogę iść na końcu. Tylko nie mów... Nie mów, że to jest plugawe, bo to jest wspaniały wynalazek. Rozamunda, nie słuchaj go. Nekromanckie tak, gówno. Klepie tak potem po szyi, to wiadomo, że to tamten, ale klepie po szyi. Mówi, nie słuchaj go. Jesteś grzeczną dziewczynką. A czy ja coś widzę? Miałam 18. Tak, właśnie miałam do tego przejść, chciałam skończyć scenę, więc w tym czasie, jak wy się kłócicie i laty tam gdzieś na końcu, zauważasz, że takie, powiedzmy, pięterko nad wami, że jeszcze musicie w takim mini slalom iść, że tam jest jakieś wejście, jakaś jaskinia, jakieś coś. No jest to dosyć daleko i jest ta śnieżyca, ale jesteś pewna, że coś może tam będzie, żebyście mogli się ukryć. Kłótniki, tam na górze jest coś, co wygląda na kryjówkę, tak, przed tym śniegiem. O, świetna robota. Kawałek dalej. No, to mniej kłótni, więcej chodzenia, kurwa, nogami, a nie jodaczkami. Już. Tym razem to nie ja zacząłem. Chuja mnie interesuje, kto zaczął. Skończyć macie i tyle. Idziemy? Tak. Ja idę dalej, nie? Proszę. Ile wyjątkowe. Mów. Nie, bez. Na co rzucamy? Rzut obronny na kondycję. 15 jak coś? 16. 11. 6. Waflowi też rzuć. Ta. Rozamunda chyba nie musi. Bo jest konstruktem, więc... No. No. A tak. 9. Jakieś ułatwienia za to, że mamy ciepłe stroje? Nie mamy utrudnień, że mamy ciepłe stroje. To już jest ułatwienie, dlatego się pytam. 14 wafel. Po prostu miejcie trochę łatwiejszy rzut. Dobra, więc wszyscy, którzy macie poniżej 15, jeden punkt wyczerpania, macie z utrudnieniem po prostu rzuty na umiejętności. Idziecie dalej. Ta śnieżyca naprawdę daje się wam we znaki. Czujecie mimo tych grubych futer, że po prostu to zimno gdzieś was przenika, nawet w tej jaskini lodowej, gdzie była ta zasrana wróżkowiedźma, nie było tak zimno jak tutaj. Przynajmniej osoby, które mają ten punkt wyczerpania, bo Emma, która nie dostała, to ty to jest zimno jak tak, w górach. No. Dokładnie, to po prostu normalne, nie? Co się będziesz? Idziecie do przodu. Mijacie po drodze jakieś kolejne głazy, ale one nie spadają na was, po prostu tam stoją. I idziecie, wychodzicie zza zakrętu. Jest tutaj troszkę jakiejś takiej górskiej, niskiej roślinności, więc ciężko było się za tym ukryć. I poproszę od was rzut na percepcję.
Pamiętajcie, że macie utrudnione. I mimo wszystko wszyscy. 23. Jedynka krytyczna. O, też dostaniesz ogonem. 8. 17. Jedynka krytyczna. To my na siebie ja rurko wpadamy. Kurwa, ten ogon tam... Zmiota was, kurwa, na samą górę. O, gdzie jest Atro? Gdzie jest M? Nie, ile? Nie wiem, które z was jako pierwsze, ale któreś z was po prostu się potknęło o siebie nawzajem, może o swoje własne nogi, Atro, Ila. Po prostu idziecie, rozglądacie się i nagle upadacie w ten śnieg cali po prostu i jesteście cali zasypani, bo już się zrobiła taka warstwa, powiedzmy tak, do połowy łydki, więc jak tak upadliście, to praktycznie cali, nie? A co do reszty, to Emma i Mordegard. Bo Elmenor, ty nic nie widzisz. Do ciebie jest tam śnieżyce po prostu i nie możesz tego przejrzeć. Ale wy widzicie, jeszcze raz powiem Emma i Mordegard, że przed wami faktycznie znajduje się coś na wzór jaskini, ale to wygląda tak, że jest po prostu taka półka skalna, która tworzy taki łuk i faktycznie dałoby radę się tam wcisnąć i schować. Nawet tak w miarę wszyscy byście dali radę. Idealnie byście się nie schowali przed tą zamiecią, ale jak spoglądacie wyżej, to na tej półce skalnej znajduje się takie ogromne gniazdo, w którym są dwa jajka. I o dziwo tam to piętro wyżej nie ma tego śniegu na tym samej półce skalnej. Tam jest, tam wygląda jakby było w miarę ciepło. Ale się tak rozglądacie dalej na boki, no bo jest gniazdo, to gdzieś chyba musi być coś, co nad tym panuje. Więc widzicie, jak między tym, tą śnieżycą przelatuje coś ogromnego. To jest naprawdę duże. Takie brązowo-szare i na początku widzicie tylko taki kształt sunący w jedną, w drugą stronę i po chwili widzicie, że jest więcej niż jeden ten kształt. Dwa, może trzy. Poproszę inicjatywę. Już wam rzucam. Jak szliśmy? No ty i Ila w ogóle to, że upadliście, to chyba będziecie mieć tury do tyłu, czy tam po prostu, nie, no, nie w wiem. Stanie. No dobra. Połowa ruchu, no halo. Dobrze, no połowę ruchu niech wam będzie. Ale no pewnie przez to wywalenie się po prostu będziecie gdzieś z tyłu bardziej, nie? Mimo tego, że mogliście iść gdzieś przodem. To nas po prostu tak, ominęli tylko... i mieli wyjebane. No tak, jest tylko złaź ze mnie, Atro! Jak łazisz? To ty się pierwsza wyjebałaś! Nie, to ty! To przesunię jeszcze tą ile bliżej mnie. Kurwa, 6. Jak kurwa, 6. Nie. Mam 8, ty masz 6, zgadza się. Mordegard, Emma, czy coś robicie ze swoimi obserwacjami? Dobrze, jak krzyczy, że nadlatują! I wyciągam miecz i kuszę. To jak Emma krzyknęła, no to ja wyciągam kuszę. Znaczy, jak już krzyknęła, to tak, nie wiem, może znaczy, powtórzę. Ty też widziałeś przecież, więc... Tak, tak, ale wiesz, no, nie tracę wysiłku na krzyczenie, tylko po prostu na szykowanie się do walki. Musi tam oszczędzać oddech, bo sprinty są jednak wymagające. Tak. Czekamy na ile? Zwłaszcza z małymi nóżkami, hello. Ale krasnoludzie to urodzeni sprinterzy, więc... Ja też zaraz... Tak, zabójcie na krótkich dystansach. Ila, więc Emma krzyknęła... Nadlatują. I nie wiem czemu, ale wyszłam z rola. Ja chcę dwie najbliższe osoby, które obok mnie stoją, najbliżej mnie tryknąć ręką w ramię, szybko przekazując im bardowską inspirację, ponieważ to była moja pierwsza reakcja po tym, jak Emma krzyknęła, że się zbliża niebezpieczeństwo. Ja się przestraszyłem i obrońców swoich oznaczyłem. Czy w teorii jest inicjatywa już, więc... No. Dobra, to tutaj tak jest bonus akcja, nie? Nałożenie bardowskiej inspiracji. No w swojej turze one są pierwsze. Dobrze, więc... Jak już usłyszeliście o tym, że coś się zbliża, to faktycznie między tym całą śnieżycą, tym wiatrem, który tutaj hula, słyszycie,
dźwięki, które nie pasują do końca do tego. Słyszycie po prostu trzepot skrzydeł, który zbliża się do was. I ta największa sowa poleci w pierwszą osobę, którą zobaczy. Czy stoicie tak jak na mapie jesteście? Ja z Ilą leżymy w śniegu, nas nie widać. Bartegard. W ciebie leci wielka, ogromniasta sowa. Ona jest jako giant z tego. Jedno mam pytanie. Czy one tak? Mają zjebane klejnoty na głowie? Czy mają? Teraz, jak ona podlatuje do ciebie, to tak, widzisz, że ma takie jakby niebieskie takie coś tutaj. Na razie to jest... Wygląda jak klej. Więc wrzeszczę na całe gardło. A nie mówiłem? I spróbuję jej to... Czy na razie jej tura. Okej. Okay. Możesz krzyczeć. A nie mówiłem? I nagle się w mordę garda. Uii. Dokładnie. Tak w mordę gard w szponach sowy. A nie mówiłem! Dobrze. Czy 13 albo 19 cię trafia? Moja klasa pancerza to 14. Czyli jeden cię trafia. Więc ta sowa po prostu tak zamachnęła się jedną swoją nogą i te szpony się tak wryły w śnieg obok ciebie. Drugą swoją nogą zamachuje się w twoją stronę i tym razem cię trafia za 16 punktów obrażeń. Pozostałe dwie sowy. Dobra, więc ta druga sowa leci w Elmenora, ale ona ci nie trafia. Ona jest dużo mniejsza, tak ponad dwa razy mniejsza i oboma swoimi tak łapami, pazurami próbuje cię tak złapać, ale no gdzieś unikasz tego i ona też tak zahacza po prostu o ziemię i one cały czas lecą nad wami. Nie? One są w wysokości kawałek trochę nad wami, będziecie musieli się zamachiwać do góry, żeby je trafić. I trzecia z tych sów poleci w Atro, który leży, więc będzie mieć z ułatwieniem. Myślę, że 25 cię trafię. No, nie ma... multiversum i sfery żadnej, w której by mnie to nie trafiło. Może by było coś. Nie na tym poziomie. Dobrze. Dobrze, że dwie osiemnastki, a nie wyżej. Za 6 punktów obrażeń. To jest mniejsze, więc zadaję mniej. I... One się nie oddalają od was na razie, Mordegard. Co robisz? Zostałeś rozorany. I to bardzo. Strzelam do tej, która jest przy mnie. Ona jest prawie, że w zwarciu, więc będziesz mieć z utrudnieniem. Super. Tak... Czy z racji tego, że jest śnieżyca, nie mamy już z utrudnieniem, czy... Trochę tak. Albo trochę tak, albo... Nie, no tak, wszyscy będziecie mieć z utrudnieniem. A sowy nie mają? One tu żyją, ziomku. Co to zmienia? Dużo. O dziwio, udaje ci się trafić. No tak. To jest wystarczające. Tak. Nie było to, szału nie było. Czemu atakujesz sztyletem? Bo mam light crossbow akurat nad sztyletem i źle wybrałem. To weź rzuć sobie atak tylko z tego light crossbow damage. Po to, żeby... No, w sensie... Po prostu no. Damage. Można kliknąć damage po prostu. No w sumie tak. Dobrze, więc ja, wiesz, no ja już praktycznie rozorany i spływający krwią, tak podnoszę swoją kuszę. Tym razem ten bełt, który mi się zawsze materializuje z powietrza, robi to bardzo szybko, bo tu jest dużo burzy, lodu i tych rzeczy, więc i tak z satysfakcją patrzę, jak tak między tymi piórami, myślę, tak troszkę chociaż krwi się pokazało, a potem mówię do Rosamundy w mojej bonus akcji: weź go, użyj!
Rozamunda to chyba musi na dwie łapy stanąć, żeby go złapać. No. Plus dwa ode mnie, ale to nie bardzo pewnie trafia. Nie, 10 nie trafia, więc ona tylko próbuje złapać tą sowę gdzieś może za jej, nie wiem, ogon albo łapę i ta sowa trochę do góry podlatuje i unika tego ataku. Czy coś jeszcze robisz? Czy mogę wypić miksturę leczącą? To jest jako akcja. Elmenor. Ta mniejsza sowa cię zaatakowała? Tak. Jestem w stanie dotknąć ją w końcówkę ogona, skoro ona się unosi w powietrzu. Cokolwiek. Jak skrzydła. No? Dobra, więc ja rzucę to. Ona musi rzucić... Nie wiem, jak to się... Bestow Curse. To jakaś klątwa, tak? Tylko nie wiem, jak się tak tłumaczy to bestow. Nałożenie klątwy. Okej, więc nakładam na nią klątwę, w sensie próbuję ją dotknąć skrzydło, więc podskakuję delikatnie w górę, kiedy to skrzydło się obniża ku ziemi, tak muskam ją ręką, musi mieć 14 na mądrość. 13 jednego brakuje. Okej, więc jest na nią nałożona klątwa w takim razie i ja teraz muszę jej wybrać jeden ability score w zasadzie, który będzie obłożony klątwą, więc nie wiem, zakładam, że skoro to jest sowa, no to zręczność pewnie jej się pewnie to będzie taki jej, ale to no ty. Ale to daje mi utrudnienie na ability checks i saving throw, no. Nie na ataki, no. Na ataki nie, ability checks i saving throw, ale nie, potem jest, że kiedy jest przeklęty, ma utrudnienie tak w testach ataku. Ale to nie jest zależne od cechy. Że więc możesz nałożyć na kondycję, a i tak będzie miało utrudnienie, możesz na mądrość i też będzie miało utrudnienie na... Raczej ona mądrości nie używa, ale no to w chuj, nałożę jej na zręczność w takim razie. No, i musi co rundę swoją turę przez minutę, czyli przez 10 tur. Tak. Będzie musiała rzucać obronę na mądrość. Jak jej nie wejdzie, to traci turę. A jak jej wejdzie, to... Jest napisane, co ja się stanie. No jak jej wejdzie, to pewnie to z niej schodzi, no w każdym razie. Tak. No. I chcę w bonus akcji jeszcze klepnąć szybko Mordegarda w ramię i dać mu bardowską inspirację. O. I jeszcze chcę zaznaczyć, no, że jeśli... Jeśli ja go zaatakuję, to dodaję dodatkowo 1 do 8 obrażeń nekrotycznych. Tak, tak, ale tylko i ma utrudnienia w atakach we mnie. Tylko w ciebie, czy w ogóle? We mnie. W ciebie, okej. Okay. Mhm. Ja chcę mu podbiec i tego gołębia moim krótkim mieczem spróbować trafić, dosięgnąć. Którego? Tego, który atakuje ciebie. Atro. I to jest 20 na trafienie. Trafiasz? Ty 8 punktów obrażeń plus, kurde, nie dodałem sobie ten, no mowa. Znik ataku, już czekaj. I to jest 13. punktów obrażeń. Robisz jej taką średnią ranę? Dźgnięcie, po prostu wypycham to ostrze do przodu, żeby ją dźgnąć, a w bonus akcji chcę odstraszyć, machając swoją kuszą w jej stronę. I to jest 11 na trafienie. Więc tylko macham, żeby ją po prostu, żeby odleciała od atro, zostawiając go. A w niejadek? Niejadek podbiegnie i również zaatakuje. Nie wiem, odbije się od moich pleców, cokolwiek, żeby trafić to coś. I to jest 11 na trafienie. Więc tylko machnie tym mieczem, bo ona już odleciała w kawałek, jak zacząłem machać. A w bonus akcji się ukryje. To jest, dlaczego? 15. Użyłeś bonus akcji do uderzenia z kuszy. A to nie jadek teraz.
On w bonus akcji może się ukrywać, a nie słodczykiem? Nie, to jest goblinia umiejętność. Okej, okay, no. Dobra. No nice. On może w bonus akcji odstąpić albo się ukryć. Wsia? Tak. Ila. Czy ja mogę się odsunąć od tego orzeła, co atakuje? To znaczy z jej sowy? No byliście praktycznie na sobie, tam obok siebie, więc byś musiała zrobić odstąpienie, nie? Połowa ruchu za wstanie. To też. To jak mogę, to mogę! No to kurna, ten ptak, rozumiem, jakoś fruwa ciągle nad nami, znaczy ta sowa tam tylko blisko. Tak, no ona bliżej... próbuje korzystać z tego śniegu, który tu sypie, żeby trochę wyżej być nad wami i się wtopić w ten śnieg, nie? Dobrze, to ja ledwo widzę, ale napinam ten łuk i celuję. No ona jest całkiem spora, więc ja wierzę, że ja trafię, nie? Ale to, że śnieg mi sypie po oczach, ledwo widzę. Krytyczna jedynka! Rzuć sobie D6. Ja leżę. Jeden, dwa to Atro. Trzy, ja leżę. Cztery. No, ale... Więc jeden, no, dwa, kurwa, trzy. Ja leżę. No, ja wiem, że leżę. No, jesteś albo najbliżej goblina, chory. No kurwa, ale ja leżę, kurwa. Goblin jest ukryty. Chciałam dać ci szansę, Atro, że może trafić też w Emmę. No. Dobrze, to kogoś trafiam na 100%. 3. Rzuć sobie D6, 1, 3 będzie Atro, 4, 6, Emma. 4. Obrażenia. Obrażenia, no dawaj. 8. Emma, czujesz, jak wbija ci się po prostu gdzieś strzała z łuku w nogę i cię rani. No a ja się tam ślizgam na tym śniegu i nic nie widzę, co się dzieje. Ona tak poleciała, wiesz, z góry, nie? Tak, taki łuk zatoczyła i tak z góry ci się wbiła w tą nogę, nie? Taka zabawa, tak? Ila strzeliła w niebo i ona po prostu po chwili spadła i wbiła mi się w stopę. Tak było. Bo chciała trafić w sowę, więc strzelała do góry, więc nie mogło to polecieć, wiesz, tak. Dobra, czekajcie, czy sowa odźwiedź. Mój wafel będzie się rzucał na to coś. Będzie próbował podskoczyć do tej sowy i ją dziabnąć. Ma dwa ataki. Już się boję tego. Tym razem mnie. A, 4 plus 5, dobra, to ma 9. To nie w pierwszym nie trafia. A drugim ma 16. Trafia. Pięknie. Czyli pazurki. No to on się tam rzuca i pazurkami wbija pewnie gdzieś w te pazury tego ptaszyska, w sensie gdzieś jej nogę, no. No, rani ci nogę, czyli dobra, czekajcie. Damage. Dobrze, to ma za 16 damage'u. A on się tam wbił dobrze, jeszcze się tam, wiesz, tymi pazurami swoimi wbił bardziej, jak przez chwilę wisiał na tym ptaku i się oderwał. Jakiś kawałek skóry razem z nim odleciał od tej nogi. Ta sowa wydarła się takie Atro. Ja się w końcu podnoszę, kurwa, nade mną jakieś sowy niedźwiedzie latają, strzała prawie we mnie wleciała. Nie wiem, czy ja odkąd w ogóle sowy z łuku strzelają. Podnoszę się z tego śniegu, otrzypuję sobie z twarzy i chcę, kurwa, złapać tą sowę za nogę i jej nunczakiem przypierdolić w dziób, wykorzystując i oczywiście tego. Blablabla. No, gdzie to jest? Stunning Strike. Próbując ogłuszyć. Ale chyba zajebałem sowo niedźwiedzia. Nie, to najbardziej Emme. Albo Femme. Nie, mogę rzucić. Już tu trzy osoby stoją. Emma, ile to... sowo niedźwiedź? 1, 2 Emma, 3, 4 sowo niedźwiedź, 5, 6 ile? Sowo niedźwiedź. Akurat wisiał jeszcze na tej sowie, więc pomyliłem sowy. No kurwa, kto by się spodziewał? To ma pióra, to ma pióra. Nie lubię. Nie wiem, co było czym. Się w jeden kształt zlało w tej śnieżycy, więc po prostu zapierdoliłem w cokolwiek. Chciałem w dziób. Chyba przejebałem w dziób. Ale no to nie tak, że jedno jest białe, a drugie brązowe.
11 obrażeń. Oj, mój słowo, dzisiaj jesteś, o kurwa, będziecie nie cierpiał. I deklarowałem, że ogłuszam, więc niech sobie rzuci na kondycję. DC-13. Ja też, no to dobra. U niego to jest 6. Ogłuszyłeś mi słowo dźwiedzia? Tak. On tam oderwał ten kawałek skóry, zleciał tak i tak... Tak mi się gwiazdki pojawiły nad głową. To ja tylko słyszysz takie... Kurwa! O ile to widzisz w tej śnieżycy? To stoją obok. Dobra, pierdoliłem jednej sowie, spadła. Dobra, jedna leży. I pierdolam tą drugą wtedy. 18. Trafiasz? Ogłuszam. 11 obrażeń, DC-13 na kondycję. Już patrzę, czekaj. To weszło jej. Weszło, dobra. A jest w gorszym stanie? Bo 11 obrażeń, nie? Tak, 11 obrażeń. Magicznych. Więc to widzisz, że obniża swój lot, już jej ciężej złapać rytm tego lotu. No to w momencie, jak ona obniżyła lot, to ja cofam mój nunczak, którym się zamachnąłem dwa razy i jakby puszczając się jej nogi, za którą wisiałem, żeby ją tam uderzać, to jeszcze chcę się tak zrobić taki półobrót w powietrzu i ją jeszcze kopnąć dwa razy. Tak, w bonus akcji wykorzystuję jeszcze Flurry of Blows. Dwa ataki wręcz wykonuję. Dziesięć i 15. 15 trafia. Za 8. Widzisz, że ona na chwilę przystanęła swoimi tymi łapami na śniegu, ale odbiła się i tak resztkami sił się podnosi z powrotem. A ja jakby jak się jej puściłem, to tylko wylądowałem na plecach i się podniosłem z tego śniegu od razu. I stoję tam. A chyba, że się jeszcze trochę mogę tak przesunąć, będąc dalej w jej No ona obrębie. Jest ogólnie całkiem spora mimo wszystko, nie? Ona jest powiedzmy wielkości waszej dwójki, trójki. No bo ta... więc możesz się tam ruszyć, nie? Dobrze, więc będąc w jej obrębie jeszcze, żeby nie wykonała jakiegoś ataku okazyjnego, chcę się przysunąć bliżej tej drugiej sowy, która atakuje Elmenora, żeby obie mieć już w zasięgu moich łap. I to tyle. Więc najpierw ta największa sowa. Widzicie, jak to niebieskie coś, co ona ma między oczami, zaczyna się jakby otwierać i to niebieskie samo znika, w sensie się tak wsuwa jakby jak powieka, nie? Pod skórę. Na razie pod pióra, nieważne. I widzicie, jakby trzecie oko tu miała. Ona skrzeczy. Tak dziwnie skrzeczy. I poproszę od was o rzut obronny na mądrość DC-16. Wszystkich. 21. 6. Na mądrość? 13. Tak. 12. 21. I nie Jadek 8. Zadźwiedzia nie rzucam, bo jest nieprzytomny. 7, nie Jadek. Znaczy nie, rzuty obronne może wykonywać, chyba. Nie, z automatu failuje chyba. No, jak jest nieprzytomny, to z automatu failuje. Ale chyba tylko te zręczność, siła, kondycja, zaraz sprawdzę. Znaczy to i tak... Nie ma znaczenia w tym momencie jak coś. Dobrze. Więc czujecie, że zaczynacie osoby, którym nie weszło, czyli mają poniżej 16, czujecie taką jakąś wewnętrzną przemianę, że ta sowa jest waszym największym przyjacielem. I bardzo ją lubicie i nie chcecie w ogóle jej atakować. Dodatkowo też do końca swojej następnej tury, jesteście... Nie możecie się ruszyć, nie? W sensie, no, możecie jakiś tam mówić, ale nie możecie się ruszyć.
Stąd to samo, co z sobą niedźwiedziem aktualnie się dzieje. Nie możemy się ruszać, nie możemy atakować, nie możemy wykonywać reakcji i mamy automatyczne fejle na siłę i zręczność. Wysłałam wam to na Discordzie, żebyście widzieli, co to jest. Po prostu do końca tury następnej sowy, nie? Mhm. Jesteśmy zastunowani, a ten? Zauroczeni też? Czy zauroczeni? Nie, jesteście jakby... To był taki opis na zasadzie, dlaczego nie możecie, jakby, że czujecie takie ten, ale to tylko do końca następnej tury. To było tak fabularnie ode mnie dopisane. Dobrze. Ta druga sowa, no to sobie rzucę na to obronny na mądrość. Nie. Nie weszło, więc ona nic nie może zrobić, nie? Tak, traci turę. Ta trzecia sowa, tak najmniejsza wyglądowo będzie Ila, nie? Nie, Jadek. Emma. Ila albo nie, Emma. Jadek, nie, Jadka nie widać, w krzakach siedzi. Już rzucę sobie D6. Emma. Ta trzecia sowa będzie cię chwytać, Emmo, i będzie próbować z tobą podlecieć do góry, żeby cię tak zrzucić. Możesz spróbować się jej... wyrwać, nie może, jest ogłuszona. Ogłuszona jestem, nie mogę nic zrobić, z automatu failuje, także udaje jej się po prostu. No to ona cię łapie. Ona cię podnosi, leci do góry i cię puszcza. Nie leci aż tak wysoko do góry, najwidoczniej. Albo masz może za duży kożuch i cię osłania za 8 punktów obrażeń. No upadam na plecy, no. Tak jest. W zasadzie to mam ochotę krzyknąć, żeby mama przyszła i nie wiem... gdzieś tam się schować ewentualnie. Ale atakuje tą sowę, która jest... Znaczy tak, czy ta sowa, która unosi... Nie, bo ona już puściła Emmę. No to... Ale i tak, to jest ta trzecia sowa, która nie jest z tobą w zwarciu, więc jakbyś chciał odejść, to byś musiał od tych dwóch odejść, nie? Spoko, no to atakuje tą, która jest przy mnie. No tą największą, czy tą mniejszą? Myślę, że tą największą. Dawaj. Trafiasz. Za 12. Za 6, bo nalicza kryta. To za ile w końcu? Za 6. Za 6, dobrze. Trafię za 6. Coś jeszcze robisz? Wykorzystuję akcję swoją bonusową, jeśli mogę, i połykam potiona. Butelkę są. No, zawartość butelki. Zagryzam butelką. Ile ma Potion of Healing? 2d4 plus 4. Nie zdążyłam kliknąć guzika. Sorry, czekaj. 2d4 plus 2. Za 7. Elmenor. To tak. To Elmenor w takim razie... rzuca face-stepa, tak znika i przenosi się za plecy tych dwóch atakujących, tej dużej sowy i tej mniejszej, która była objęta klątwą, przenosi się na wzniesienie, które znajduje się zaraz za nimi. I stojąc w tym miejscu, obraca się w ich stronę i rzuci Thunder Wave. Na nie. Tak, więc wszystkie, znaczy będą musiał rzucić ten obronny, ale proszę bardzo. Na kondycję. Obronny. Dwa razy. Chociaż nawet trzy razy, bo w sumie są wszystkie objęte, są w 15 stopach. Bodajże z tego miejsca. Okej, okay, myślę, że 10 i 4 to nie wchodzi. Mhm. I też 10 też nie wchodzi. Okej, więc wszystkie złapią 2d8. No jakby co... I teraz właśnie pytanie, czy to jest 2d8 na każdą sztukę, czy 2d8 do rozłożenia na wszystkie? Na każdą. No, w każdą. Okej. Julian, jak coś przypadkiem rzucił do mnie prywatny rzut, wyszło 9. I odpycha się o 10 stóp. Jedną zabijasz. Dobra, więc... Jakby w kolejności załóżmy tak, że 9 poszło na największą, 10 na tą środkową i 10 na tą ostatnią, tak? Dobra. Zabijasz tą, która podniosła wcześniej Emmę i ją rzuciła na ziemię. Okej, okay, a pozostałe przy okazji się odsuwają na 10 stóp ode mnie. Czyli pewnie gdzieś za Mordegarda przylatują.
I to będzie wsio z mojego ruchu. Całkiem ładnie je poobijałeś. Emma, no nie bardzo możesz cokolwiek zrobić. Leżę i ubolewam nad moim losem. Ila i Atro to samo. Teraz ten czar, czujecie, że z was zaczyna powoli schodzić, ale jeszcze czujecie tylko takie mrowienie w ciele i te uczucie wewnętrzne zaczyna powoli od was schodzić, gdyż ten czar powoli zaczyna tracić swoją moc i ta duża sowa. Ona poleci na ciebie, Elmenor, za to, że ją zaatakowałeś. Mordegard, możesz mieć okazyjny. Ma kuszę. Nie ma. A, faktycznie. No, to nie masz okazji. Przykro mi. Narobiłaś mi smaku. Wy to tego musicie pilnować. W sensie, Madzia, ty akurat. Z zasięgowych nie ma okazyjnych. Okej. Okay. Trafi. Właśnie chciałam powiedzieć, że plus ten 3, więc 20 na pewno ci trafia. Mogę wtrącić? Teoretycznie no. Mogłoby przypierdolić obuchem koszy. Jako broń improwizowaną. Teoretycznie. No, w teorii. Za ile? D4? Nie. No, to jest D4, no. Zawsze coś, nie? Zawsze coś. Dobra, no jedźmy dalej. No. Dlatego to wtrącenie. Więc, Elmenor, ta osoba do ciebie podlatuje. Całkowicie mając gdzieś... Ale nie było ataku w ogóle. Nie było. Zakar, co ty robisz? więc ta osoba do ciebie podlatuje, Elmenor, i olewa Mordegarda, który obok niej stał. I jedną swoją nogą tak ora cię za 18 punktów obrażeń. Stoisz? Tak. A weź przy okazji z tamtej sowy drugiej ściągnij tą klątwę, bo ona już nie jest objęta klątwą, bo na koncentrację było. Drugi atak, ona... Ale zrzucałeś na kondycję? Bo na koncentrację rzucasz na kondycję, jak wejdzie, ale to masz... Nie, bo użył czaru. Jak używasz czaru, to automatycznie... Nie, drugi czar na koncentrację musi użyć, żeby przeszedł. A czary może używać. Tak, koncentrację i innych czarów, ale nie no dobra, na koncentrację. To rzucę na tą kondycję, zobaczymy. To jest zwykły, tak? Na kondycję. No, na kondycję po prostu. Czyli rzut obronny. Nie, rzut obronny. Po prostu rzut obrony na kondycję. To 16. Nie, że to ma teraz i tak znaczenie, bo sowa zapierdala ci krytyka. Ubi! 28. No i co? No to tylko 4... Czekaj, 28, tak? Tylko 12 powyżej tego... Nie, czekaj. No musiałoby ci całe... No tak, 12. 12. A to nie, to jeszcze trochę zabrakło. Bardzo dużo zabrakło. A, jeszcze stoisz? Nie, już nie stoję, już leżę. Stoisz, nie zabiło go po prostu. No, a nie zabiło cię. Jeszcze. Więc ta klątwa i tak jeszcze schodzi, bo leżysz. Więc jeden z ataków zabrało. Trafił cię, Elmenor, drugim szponem ona się zamachuje, żeby po prostu dołożyć ci w to samo miejsce, w które wcześniej ci rozorała. I idealnie trafia, po prostu pogłębiając tą ranę i ta krew zaczyna się z ciebie sączyć, tworząc taką czerwoną plamę pod tobą. No śnieg cały czerwony się tam robi. Po chwili zostaje zasypany przez kolejną warstwę śniegu. I druga z sów, z której zeszła w tym momencie klątwa, podnosi ile do góry, będziecie rzucać na dół. To rzut obronny na zręczność. Oj, 22. Chodzi ci. Więc czujesz tylko, jak ta sowa chce prawie ci tutaj szpony, tak złapała cię za ramiona, żeby do góry cię podnieść, ale tak odsuwasz, a ona cię nie złapała. Mordegard. Tam nura dałam pod nią. I jeszcze sowodzieć. Tak tylko przypominam. On też był ogłuszony do... Nie, on był ogłuszony do końca mojej tury, która zeszła w poprzedniej... Tak, ale ile ma przed... tobą, więc to on atakuje razem z... A była ale tura poprzedniej. A, to ja stałam. Tak, ani... bo ty stałaś i nic się nie ruszałaś, potem ja byłem, to w mojej turze zeszło, jak my byliśmy ogłuszeni i teraz jest następna. No to teraz będzie mógł atakować. No tak, dlatego przypominam, sowodźwiedziu. Dobra. Że nie przychodzi do Mordegarda. Ale to jest nie Mordegard, bo Ili nie jest tura teraz. Tak. A, bo ja dobra. Co mi się pojebało. Okej, okay, nieważne. Okej, okay, ja chcę zaatakować tą sowę, która jest przy mnie. Strzelaj. Ona jest odwrócona aktualnie do ciebie
tyłem, ale no dalej lata. Trafiasz? Za 8, bo bez... Za 8. I w swojej bonus akcji powiem Rosamundzie, żeby spróbowała ją też zaatakować. Mhm. Opisz sobie też, jak strzelasz tym bełtem. No, w sensie nie zabijasz, ale ranisz, nie? Osłabiając tą sowę. Więc jak poprzednim razem miałem wrażenie, że tak, wiesz, tylko tak ta krew się tak sączyła między tymi piórami, tak dosyć wyraziście, bo te sowy są jednak białe, więc to było dosyć jasne, że ta sowa krwawi, tak tym razem taki rozbrysk się pojawił. Nie wiem, gdzieś trafiłem dobrze w jakieś dobre miejsce, bo teraz widzę, że ta rana jest po prostu większa. Taka wzbudza we mnie złowieszcze żądze, zwłaszcza żądze krwi. I wołam na Rosamundę, załatw ją! Chociaż tak szanse na to są raczej niewielkie, no ale Mordegard może marzyć. Atakuj, Rosamundo. Trochę za mało. Plus dwa. O, tu trafiasz, plus dwa trafia. Aha. Więc ona tak odbija się pewnie od tymi swoimi łapami do góry? Tak, dokładnie. Przed nimi pazurami. Znaczy, ona jak idzie, to ona ma ten mechanizm, że ona chowa te pazury. A teraz tak w trakcie wyskoku, tak widać, jak się wysuwają z tych jej... to nie są koniuszki, one się jej z pomiędzy tych palców wysuwają tak naprawdę i tak trza. Obrażenia. W sumie trzy... Się starała, biedna. No, prawie jedną łapą zahaczyła mniej, ale ta druga jej się tak osunęła. Cztery, co ty? Ogólnie nie pamiętasz znowu, jak działa ci twój Steel Defender. Po pierwsze, na trafienie jest kość plus twój spell attack modifier, więc tak, nie... Tak, dwa. Tak, a nie jego siła plus twoje, ten. Bo tu na kości wyrzuciłaś 8. Plus 2, czyli 10. Czyli to nie powinno trafić, ale nieważne. Plus to jest D8 obrażeń plus proficiency bonus, czyli K1, znaczy jedynkę wrzuciłaś, plus 3 mamy z biegłości. Więc ale spell modifier to jest plus 6 u magii w sumie. Bo 2 nie czyli ma trafił. Dobra, czyli trafiła jeszcze lepiej. No ale dalej, o jeden więcej obrażeń. Okej, 4. Więc końcówka tej drugiej łapy ją jednak też zahaczy. Jeden pazurek, tak. Dzing. Dobrze. Elmenor, rzut. Teraz masz ukryty zrobić? Emma, jesteś w stanie coś robić? Jestem w stanie za pół ruchu wstać. W akcji darmowej wyciągnąć sobie tą strzałę z nogi. I podbiec, wskakując na grzbiet tego czegoś metalowego, gówna, i zaatakować sztychem w tą sowę. Za 17 na trafienie. Trafiasz. Za obrażeń 12. Zabijasz. Fantastycznie. Więc dźgam ją prosto w serce. Ona po prostu pada na, mam nadzieję, Elmenora. A chcę zużyć Action Surge'a i akcją zaatakować tą wielką sowę fruwającą gdzieś tam nad Elmenorem, którego teraz nie widzę. I to jest 21 na trafienie. Trafiasz? 4 obrażenia. Lekko tylko ranisz, gdzieś ten bełt po prostu wbija się gdzieś w bok tej sowy, ona prawie nic sobie z tego nie robi. I w bonus akcji użyję Second Winda. Dobrze. I powiedz jeszcze tam, ile? No, 10. Oddam sobie HP. Ile? Dobrze. W takim razie, widząc, że ta sowa mała padła, ta duża jest daleko,
to ja pierdzielę stanie w tej śnieżycy i ja będę używam akcji, żeby przelecieć nad wszystkimi i polecieć na ten klif. Używam tej swojej umiejętności latania. Nice. Tam gdzieś z dala trochę kawałek od Elmenora, bo ja nie wiem, że on tam leży. Teraz go widzisz. Tak. Trochę przysypany już śniegiem. No, ale tu na górze już nie wieje, więc drugą akcją będę strzelać w to sowiszcze. Drugą akcją? Mam dwie akcje. Znaczy dwa... Znaczy, no. Lot był z bonus, tak? Akcję mówiłaś. Nie, z akcją. A to ataki są dwa, sorry. No. No to nie mam już ataku, tak? No, no tylko masz, chyba, że w bonusie coś masz. Nie, no to w bonusie to ja mogę tylko tego... Hunter's Marka nałożyć na to sowiszcze. Zawsze coś. No, no tylko jakieś tam rączkami macham przed twarzą i ustawiam sobie cel na sobie. Uwaga, nad jej okiem się coś niebieskiego zaświeciło. Co się nie rzuca? A, dobra. Dobra, to pierwszy mój atak nie wszedł, drugi też nie wszedł. Więc on tam podbiega do niej, nie? I tak próbuje ją dosięgnąć i podskakuje, ale jest trochę za mały i za gruby, żeby doskoczyć. No, szczególnie, że ona teraz trochę wyżej leci, bo jest na wysokości tej półki bardziej. Atro. Dobrze, czy z racji, że ten Rosamunda dosięgła tej sowy, to ja też jej dosięgnę? Jak się dobrze wybijesz, to doszedę. Dobrze, więc otrzepuję się z tego śniegu, który się na mnie zebrał w momencie, kiedy byłem, gdzieś mi się film urwał, i biegnę w stronę tej wielkiej sowy. Wybijam się z Rosamundy w takim razie, skoro tam stoi. Już reszta tak robi, to ja też mogę. I chcę nunczakiem tej sowie przywalić. I jednym atakiem? 25? Trafiasz. I za 10 obrażeń? Obijasz. Ignorują. Obijam, dobrze. W bonus akcji, ostatni atak sobie jeszcze zachowałem. W bonus akcji wykonam dwa ataki pięścią szybkie. Zamachujesz tym nunczakiem, gdzieś się tam żebra przetrącam. Z tego samego wyskoku jeszcze dwa szybkie, takie dosłownie rozmazane w oczach wszystkich zebranych ataki pięścią. W nią lecą. Zeki. Flurry of Blows. Z utrudnieniem, nie? Więc 14 i 11. To za mało, niestety żadne nie trafia? Żadne nie trafia. Świetnie. I lądując na tym, na Rosamundzie, jeszcze raz się podbijam, żeby zaatakować ostatnim moim atakiem z nunchaku, próbując ogłuszyć za ostatniki. 13. Niestety za mało, nie trafiasz. No to tyle. Ląduję okrakiem na Rosamundzie. Ujeżdżasz ją. Śliska jest od śniegu, chyba się zsuwam. Ta sówka spogląda się w stronę bardziej tam, gdzie jest Atro, Mordegard i Emma. Jest was tutaj trójka, więc ja sobie rzucę 1, 2 Atro, 3, 4 Mordegard i 5, 6 będzie Emma. Jest nas tu więcej. Myślę, ale chodzi o ludzkie. I chodzi o dwie... O kurwa, jak to wejdzie, o ja pierdolę. Dobra, nie ma... Widzicie, jak ta sowa znowu ponownie otwiera to swoje niebieskie coś i wychodzi to oko, bo ona je zaraz zamknęła po tym, jak stało się tamto, co się stało. Czujecie jakiś wpływ magii na siebie, ty Atro i ty Emma. Rzućcie sobie rzut obronny na mądrość. 20. Moment. 3K8 jest błyskawicy? Nie, nie, nie. A nie, to... Ja ci coś napiszę, Emma. Bo to Beatro wchodzi, więc to nieważne. Sorry, po prostu. Nie mogę. O kurwa, dobra.
I... Co się dzieje? Wy nic nie wiecie. Po prostu poczuliście tą... Poczułeś, Atro, tylko tą magię, zwalczyłeś ją. Tyle. Z Emma nie widzicie nic, żeby coś tam się zadziało szczególnego z jej wyglądem, ani nic. I ta sowa chce odlecieć od was, więc w sumie mogą być 3 ataki okazyjne od Atro, od Sowodźwiedzia i od Rosamundy. U Sowodźwiedziowi wchodzi. Ona na 60 fitów odlatuje jak coś od was. Możecie ją i leci bardziej w górę, ja niż tak, żeby być ten. Więc ona w górę te 60 fitów leci od was na razie. Atro trafia? I Sowodźwiedź też za 16 obrażeń. Więc Sowodźwiedź tam się, wiesz, jak ona próbuje odlecieć, to on tak samo jak z tą poprzednią. Za nogę ją tam bić się pazurami i odczepić. Tym razem doskoczył. Ale jak trafiłaś Sowodźwiedziem? Bo Sowodźwiedź tam był pod... Mówiłam, że... Ale dobrze, 11 i 6. 11 plus 5. Ona 11 plus 5, więc ma 16. Ale z utrudnieniem. No, 11. A kurwa. No to nie trafia. Nie. Czekaj, to... A, no tak, on tak. To nie, to nic się nie stało. On Rosamunda też może trafić. I się usknął, sorry. Może spróbować trafić. Nam to oddzielnie rzucić. Dobrze, tylko... czym ja rzucam? No po prostu Rosamundą, a tak. D20 plus twój modyfikator z zaklęć. Okay. I jeszcze raz D20, bo też jest utrudnienie dalej, nie? Więc... No i chuj. 13 to za mało, więc tylko Atro trafi. Ale nie miało być tak pięknie, no. No, mogło być. No, wyniki jeszcze raz, może? Bo to się rozjechało. Tak, możecie po kolei. Atro, Ila i Mordegard po kolei. Powiedzcie, jakie wyniki macie? 11, Sowodźwiedź. 25. No i niestety 7, jako Rosamunda. Plus 6. 13 w sumie, tak, ale to i tak za mało. Tylko Atro trafia okazyjnym. 9 obrażeń magicznych. Widzisz, że ona tak samo jak tamta poprzednia zaczyna już mieć trochę problemy z lotem takim równym, nie? I ona wzlatuje te 60 fitów do góry, więc tylko ewentualnie można do niej aktualnie strzelać. Mordegard. Mordegard aktualnie do niej strzela. Znaczy spróbuje. 11 to za mało? No to w swojej bonus akcji powiem Rosamundzie, żeby nie przejmowała się tym, że jej metalowe ciało zostało zbezczyszczone przez innego jeźdźca, który uzurpował sobie prawo Mordegarda i żeby spróbowała zaatakować. Elmenor, ukryty? Na co ty rzucasz, Madzia? No właśnie. Ona wzniosła się na 60 stóp do góry. To okej, okay, to już Rosamunda nie zaatakuje. Za cholerę, dobra. Nie mam. Dlatego nawet nie mówiłam, że masz rzucać. Emma. Emma. Podchodzi Tatro. Upuszcza wszystko, co miała w rękach, czyli miecz i kurze. Łapie go i go całuje. Mam jakieś obronne czy coś? Możesz spróbować ją odepchnąć na zawsze, ale raczej się tego nie spodziewałeś, więc pewnie ten pierwszy taki był, nie? I potem możesz ją ewentualnie odepchnąć, nie? Od siebie. Czemu Elmenor śpi? On nie śpi, on umiera. Kurwa, odpycham ją. W sensie zasłaniam sobie twarz, tą samą ręką gdzieś tam wykręcam jej. No i cholera. Tą samą ręką gdzieś tam się wykręcam tą głowę w drugą stronę. Kurwa, Emma, co ty robisz? Tyle, no, na razie to tam. No. Ile? No, ja rozumiem, że nie widzę raczej tego, co dzieje się na dole, bo tam rozumiem, dalej jest ta śnieżyca. Dobrze, to, ale widziałam, że Elmenor umiera, to tak. Spodzie się zleciałam, więc lecę ratować Elmenora. Biorę go za łeb i daję mu potkę, tam 2d4 plus 2. Wlewam do niego. Niech wstaje, kuźwa. Dorzućcie sobie na tą potkę. O. 5. A przynajmniej wstajesz.
myślałem, że nie żyje, nie? Że do trupa wlewa. Tak, Julian takie wyjebka, kurwa, już nie żyje, nie? Tam wyjebany, już nową postać sobie myśli. Nie, cały czas ogólnie, może i po mojej mimice nie było tego widać, bo ja się cały czas pizgałam z tego, że zaraz będzie Emma i po prostu... Ja miałem jedną porażkę, jeden sukces. Nawet nie było, wiesz, nawet się mi gorąco nie zrobiło. No, znaczy jakbyś miał później krytyczną jedynkę, to byś umarł, nie? No tak, ale jakbym miał krytyczną dwójkę, to bym wstał. Tak, no. Ile? Co? A, ja, tak. No ja przecież leczyłam Elmenora. No tak, raczej... ale czy coś jeszcze robisz? Czy jakąś bonus akcję, coś? No nie, bo już z bonus akcji nic nie mam więcej, nie mogę zaatakować. A już ten, oznaczyłam to ścierwo latające. Atr. A nie, jeszcze Wafel mógł biec za tym. No ale on jest 6, ta słowa wleciała no, to jest wysoko, on tak mówiłeś, żeby można strzelać, więc Wafel to tam tylko podskakuje. 60 stóp do góry jest, tak? No. Dobra, ja odsuwam od tej Emmy i sięgam do swojej saszetki na kulki metalowe. One mają 20 na 60 i tak mam utrudnienie. Więc ostatnio próbowałem ogłuszyć tą sowę, ale nie wszedł mi atak w ogóle, więc nie wykorzystałem tego ki. Dlatego w tym momencie to nawet ki mnie nie kosztuje. W akcji bonusowej skupiam się na tym cieniu, który się nad nami unosi. I moje ataki zasięgowe bronią mnicha zadają dodatkowe D4 do końca tej tury. I dwie kulki będę chciał posłać w tą sowę, strzelając z kciuka. Z prawej ręki, bo w lewej mam nunchaki. I 19. Trafia. Za 10. Widzisz, że ona tak 10 stóp w dół trochę zlatuje. 13, druga kulka. Za mało. No to jedną kulką strzelam, gdzieś tam dostała w dziób, trochę jej się obniżył lot, drugą kulkę posłałem, gdzieś ją, oj, wiatr ją zniósł. I wzrok odwracam w stronę Ili, czy ona będzie próbowała coś dalej. I się szykuję na, nie wiem, odparcie jej ataku. I to tyle w sumie. Ta sowa. Ona. Rzuci się w twoją stronę, Atro, ale ona robi... taki pik w dół. Taki bardzo szybki, więc ona będzie miała tutaj dosyć mocny atak, jeśli cię trafi. 23? 23. Mhm. No trafia. Mam plus 7. Dobrze. Bo czekaj, bo Agile Parry mam... po ataku wręcz, tak. Więc trafia. 25 tylko? Tak. Dobrze. Co ona ze mną robi? Jestem na jednym HP, opisz tu ładnie. Dobrze, więc widzisz, jak ona po prostu pikuje w twoją stronę na dół, tak po prostu dziobem w dół. Więc ten dziób trafia cię po prostu gdzieś w klatkę piersiową, nie zabijając cię, no bo jeszcze będziesz dychać. I tak nawet trochę na tym dziobie cię unosi tak do góry i ty spadasz, tak zsuwasz się z tego dzioba. Ledwo co trzymasz się na nogach, a ta sowa tak utrzymuje się tak minimalnie nad ziemią, nie? Mordekart. Okej. Okay. Zabijcie to cholerstwo w końcu. Niech wolałbyś mikstury? Zabij to! Miałem dobre intencje, no. Wyciągam. Zatrzymając puszę, strzelam po prostu. Tak trochę mi się ręce chwieją, bo tak mi oczy latają między... A nie ma utrudnienia? No. A, faktycznie, bo to jest jedynka. Dawaj, dobij mnie. Albo Emmę. Albo swoją Rosamundę. Albo Sowodźwiedzia. Rzuć sobie 1d4. 1 Emma, 2 Atro, 3 Sowodźwiedź, 4 Rosamunda. Emma. Obrażenia i opisz, jak trafiasz Emmę z tej swojej kuszy.
No, mówiłem już, że oczy mi tak biegają między Atro a Sową, między Sową i Atro, i tak po prostu, bo widzę, że jak potężny cios oberwał, po prostu taka łuża, wiesz, ta krew, i tak w końcu decyduje się strzelić i coś mi chyba ręka drgnęła, bo to kusza mi poszła zupełnie w złym kierunku i trafiam w... No, nie w Sowę w każdym bądź razie. Emmy plecy. Nie wiedział, czy we mnie, czy w Sowę, więc w Emmy strzelił. Kurwa, w którego z tej dwójki? W trzeciego. Dokładnie tak to właśnie wyglądało. Rosamunda może atakować. Dobrze, i ona spróbuje Sowę tym razem. Możecie po prostu 2x20, a dodamy plus 6, zobaczymy, czy trafi. Nie! No, kogo trafi? Rzuć sobie jedynkę. Rzuć sobie. D6. 1, 2, Emma, 3, 4, Atro, 5, 6, niedźwiedź. Zabijcie mnie po prostu. Już powiedzcie, że nie chcecie grać z Emmą, kurwa, a nie wszyscy we mnie napierdolają. Przepraszam, ja jebłem sobodźwiedzia, okej? Emma. Zobaczyłam, w kogo poszła ta moja strzała. Ja, wiesz, ja krzyknąłem, atakuj! I ona pobiegła do tej osoby, którą ja zaatakowałem po prostu. Za jeden HP, czy ona ma jakieś plusy? Nie ma plusy. Nie, 3? Ona ma sporo. Plus 3 chyba, nie? Plus 3. Mam tak jeden do 1 do 6, no? 9. No, więc mówię, jak krzyknąłem, atakuj! To pobiegła do Emmy. Do bezbronnej Emmy, która nie ma nic w ręce. Ale widziała, że ja strzeliłem w Emmę, to po prostu pomyślała, że to tam ten... Znaczy nie pomyślała o jej mechanicznej... Po prostu jest instynkty. Taki inteligentny, jak jej właściciel, tak. Elmenor? Ty widzisz na dole, co się dzieje? No ja właśnie widzisz, że podnoszę się z ziemi, otrzepuję się ze śniegu i widzę pierdolnik, który się dzieje na dole, tak? Połowa ruchu, nie wstanie. No tak, no to się podniosłem się powolutku. Jak chuj, wszyscy jesteśmy opętani, no to nie ma innego wyjaśnienia. Tylko Ila chyba ma się dobrze, bo stoi obok ciebie. Co ja mogę zrobić w takim razie, tak żeby wszystkim pomóc i się przy tym nie narobić? Dobij wszystkich. Skróć ich nasze męki. Ale czekaj, to ten orzeł tu jeszcze jest, tak? Jeszcze tak, ledwo co? Dobra, rzucam na niego sen. Z pierwszego lewe... To jest zdrowe. No wiem. I to zaczynamy liczyć od osoby, która ma najmniej... Najmniej HP, tak. Kto ma najmniej HP? Chyba, że tak rzuci, że nie ale obejmie wszystkich. Elmenor nie ona wie, jest nie? Nad nami. Jakby no. Na mapie to tak wygląda, ale fizycznie ona jest nad nami bezpośrednio, więc... Nie, ona już bliżej ziemi jest. No praktycznie jest zrównana z Atro, nie? Rzucę ten czar w takie miejsce, że będzie obejmował tylko Sowę. Myślę, że ciężko będzie to zrobić, żeby chociaż Atro nie objęło, nie? Bo ona jest praktycznie zrównana z Atro, bo ona mu tam gdzie była. Atro cierpi. A ja całuję Atro, więc... Więc nawet lepiej, jak pójdzie spać. A zamundamy gryzie. Czekaj, bo to jest zaklęcie sen, tak? No. No nie są przerowy. Dobrze, tylko kulę ognia też można w powietrze rzucić, więc jak to jest bańka, sferalny obszar działania, to może rzucić nad Sowę. Nie jest powiedziane, że musi być przy ziemi raczej. I właśnie to chcę sprawdzić. Nie no, bo tu masz, że które wybierasz. Cel, który wybierasz nie. Na zasięgu. A nie, od punktów, który wybierasz. 20 point stóp od punktu. Point within range. Tak, czyli punkt może być w powietrzu. Yeah. No, więc możesz rzucić tak, żeby tylko Sowa trafiła. To tak, rzucam w takim razie. Wybieram, jakby ogarniam, co się dzieje dookoła mnie, tak? Widzę pierdolnik na dole. Widzę, że ta Sowa lata stosunkowo tam gdzieś nisko nad ziemią, tak? Ledwo. Celuję w jakieś miejsce palcem, jak najdalej od drużyny, tak? Ale tak, żeby to się pokryło z tą Sową, więc gdzieś wskazuję po prostu przed siebie.
I szeptam jakieś tam słowa pod nosem, pogwizdując sobie delikatnie, żeby muzyki do tego trochę nadać, tak, no bo musi być muzyka mojej magii. I rzucam sen w takim razie. Ja tutaj mamy 5d8. Widzisz, jak ta sowa tak upada razem tak zasłaniając Atro swoim skrzydłem. Będziecie musieli je przesunąć i słyszycie tylko takie pochrapywanie sobie. Dziękuję bardzo. Skończyliśmy na dzisiaj. Emma, ty jeszcze chwilę miałaś ochotę po prostu dalej całować Atro, ale jak ta sowa upadła, to tak zniknęło z ciebie. Zastanawiasz się, co się stało i dlaczego? Jak to upadło, tak chcę to skrzydło z siebie zrzucić, wygrzebać się spod niego, ogarnąć, co się stało. Słyszę, że chrapie? Tak. To dwa ataki wykonuję w to. Chcąc to ogłuszyć. No teraz miał być zwykłe, więc pewnie i tak byś ją ogłuszył i tak, bo ma należy, więc myślę, że tutaj po prostu to zrobimy. Nie ma sensu rzucać, więc po prostu ją ogłuszasz. Po prostu walę jej po pysku, po dziobie zjeżdżającej do 0 HP, tak, żeby ją ogłuszyć. Ja doskakuję do ciebie, Emma, i krzyczę, Boże, przepraszam, Emma! Czy ja mogę fronta jej walić, jak on do mnie biegnie? Możesz. Nie trafiam. Więc robię jakiś piruet, siadam na dupie. Emma, przepraszam! Podaję ci, nie wiem, cokolwiek, miksturę leczącą. Odrzucam twoją rękę. Idźmy stąd. Wstaję i biorę swoje rzeczy i odchodzę na bok. Czy ta śnieżyca dalej trwa? Tak. Więc idę do góry. Wszyscy żyją? Odezwijcie się wszyscy. Awał? Ja krzyczę z tej góry. To coś nie żyje, czy co? Ogłuszyłem. Trzeba to zabić. No, obudzi się zastrzelić. Za parę godzin. Chcę to zastrzelić. No ona ma 0 HP, myślę, że nawet możesz zejść i po prostu ten albo strzelić. No ja nie, z góry strzelam w nią. W łeb jej strzelam. Albo w cielsko, cokolwiek. Ma 0 HP, niech zdycha. Nie będzie nas ścigać. A ja już bez problemu, nie? To tam skostałam, wypiłam mu z tego klifu i strzeliłam sobie jedną strzał, drugą nawet w złośliwości. Sowoźwiec tak stroszy się, widząc Atro, i spierdziela na górę do ciebie. Wafelek, wafelku, chodź tu, mamy. Wafelek. Wyjdźmy z tej śnieżycy, chodźcie pod ten zasrany klif. Ja chcę się w tym śniegu tam iść w stronę tej skarpy, co jest osłonięta przed śniegiem. W końcu, Elmenor, się na coś przydałeś. Brawo! On się tylko uśmiecha delikatnie i przechodzi obok ciebie. Dobra, idź. Jest zmęczony. Tam wyżej nie ma śniegu. Tak, wy się gnieździcie pod skarpą na dole, a Ila faktycznie widzisz, że tak, że tam, gdzie jest gniazdo na górze, tam nie ma śniegu. Ja sobie tam idę, wyciągnę sobie dźwiedzia, idę tam za Elmenorem. To też tam idziemy na górę. No, tak. Docieracie więc do tego gniazda, w tym gnieździe, jak mówiłam. Znajdujecie, tak na pierwszy rzut oka, widzicie te dwa jajka. One są całkiem spore, prawie że waszej wielkości jedno jajko. I widzicie też jakieś truchło takiego psa, dużego, coś a la Bernardyn. Jest trochę nadjedzone już, pogryzione. Widzicie też parę przedmiotów. Już wam mówię. Widzicie tutaj też jakieś szkielety. Część jest takich humanoidalnych, część jest zwierzęcych. Pośród tego wszystkiego też gdzieś takie porozrzucane w okolicy są jakieś różne przedmioty, jakieś rozdarte, takie dosyć bogate szaty, ale teraz w tym momencie do niczego się nie nadają, no bo już są porozrywane. Ale po tych ozdobieniach i tak dalej widzicie, że to mogły być jakieś drogie rzeczy. Znajdujecie trochę jakiejś biżuterii, trochę złotej, trochę srebrnej, tam można to sprzedać. Myślę, że tak łącznie, nie będę mówić ile czego tam jest, myślę, że tak z 20 golda za tą biżuterię dostaniecie, jak ją sprzedacie. Może uda się utargować więcej, może dostaniecie mniej, zależy na kogo traficie.
I bym poprosiła o rzut D100 od każdego z was. 98. 95. 83. 32. Mamy 3. 3 to jest dzwonek, który jest używany taki do różnych sygnałów. On jest zwykły, zwyczajnie taki po prostu, powiedzmy, coś w rodzaju takiego myśliwskiego, nie? Tro, u ciebie to jest dmuchawka z igłami. Ila, ty znajdujesz pierścień z takim sygnetem jakimś znanego rodu. Możliwe, że nawet gdzieś kiedyś się z nimi spotkałaś, ale to nie jest ani twój ród, ani ród Emmy. No kurde. A szkoda, nie? Mordegard. Znajdujesz te karty do gry. A ty, Emma, znajdujesz taki zestaw do robienia takich stempli, takich znaków, w sensie na zasadzie jak chcesz na przykład list nadać i tam masz taki ciepły wosk i sobie taki stempel nabijasz tam, nie? Pieczęć do wosku. Tak, no, dokładnie. Jakiś konkretny, jakiegoś rodu, jakiegoś... Nie, bo to jest zestaw do tego, tutaj nie masz tego konkretnie stempla, tylko po prostu jak masz taki stempelek, nie, to tam masz ten wosk, masz to wszystko takie, żeby to tam porobić, nie, a stempel musisz... Czyli wosk do pieczętowania, robić. To nawet nie jest stempel, tylko wosk do pieczętowania. No zestaw masz... taki do tego, nie? Czyli świeczka, w sensie jak, no może być coś taki... No to jest taki specjalny wosk, nie, to nie jest taki typowy, nie, więc... Nie, bo na różne sposoby to robili. Najprostszy to był po prostu świeczka z lądem i z tej świeczki kapałaś. To jest specjalny wosk, ale ze świeczki, ale też były takie, że po prostu metalowy stelaż, nie? Taki rondelek malutki, taki kurde, i kostki się topiło w wosku. Jak w Siotron. Możemy uznać, że ten rondelek znalazłaś i wosk obok do tego. Zestaw do pieczętowania tak. Pism, dokumentów, etc. Dobrze. To widząc te wszystkie rzeczy, ja olewam to i podchodzę do Emmy. Boże, nie rozmawiajmy o tym. Ja się odwracam. Co to miało być? Podchodzę do Tro. Co to miało być? Idę za nią. Nie wiem. Przytomna byłaś? Spowijała mnie ciemność. W ciemności widziałam tylko kryształ. Tej pierdolonej sowy. I on rozkazał mi to zrobić i no nie mogłam nic innego zrobić. Dobrze, nie rozmawiamy o tym. Dziękuję. Ja się tak z pożałowaniem teraz spojrzę w stronę Ili. Potem przenieść wzrok na słowo dziewiątka i tak... Tak chcę podejść, tak zniżając krok tak do klęczków, tak... Przepraszam. To zamieść, to wszystko, przepraszam, tak chcę wyciągnąć dłoń powoli do niego tak odkrytą. Przepraszam. On się stroszy i jest gotowy, żeby cię dziobem kłapnąć, jak podejdziesz bliżej. No już, wafelku, no spokojnie, ja chcę próbuję uspokoić wafla. A to może na razie, ty się na razie odsuń od niego, on musi to przetrawić. Możesz spróbować jak chcesz na opiekę nad zwierzętami, Atro. Ale jak wyjdzie ci źle, to może być gorzej, nie? Czy tak chciałem go uspokoić, ale no... Możesz spróbować, nie? W sensie, no... Może zostać tak samo, może być gorzej, a może być lepiej. Jakby wiadomo, zawsze tak może być. 13. Trochę mniej się stroszy, nie podchodzi do ciebie, ale już nie jest gotowy, żeby cię zaatakować. Ja tak siadam przed nim i tak ręce składam jak do modlitwy i tak... Przepraszam. Ja naprawdę nie chciałem. Zwierząt, nie, w sensie, no, poza wilkami i sowami. Nie. On jest też częściową sobą. Tak, Atro, lepiej... Tak, wiem, no kurwa, pomyliło mi się, no ja pierdolę. No, ale nie tobie jedynemu, ja strzeliłam w Emę. No właśnie widzę, że ma parę dziur w sobie, które nie są od sowy. Ta druga to nie moja. Nie, ja chcę się rozebrać, w sensie... Odkryć sobie tam nogę, gdzie mnie strzała trafiła, sobie to zabandażować. Druga strzała, bełt, mnie trafił, sobie to zabandażować. Opatrzyć ją.
Moi drodzy, no ja chwilę byłem tylko nieprzytomny. Może mi ktoś wyjaśni, co się w zasadzie stało? Że Sebka... tak się wszyscy jedli, przepraszacie wzajemnie? Sebek się zepsuł. Co? Chyba lepiej, że byłeś nieprzytomny, chociaż no... To nie, nie jest materiał na... Może spójrzmy na to zasłonę milczenia i po prostu pójdźmy dalej. Wybaczmy sobie... Ja nie wiem, o co chodzi. No to jak, wszystko jaki nawzajem. Materiał na powieść? O co chodzi? No właśnie, że go nie ma. Nie, wiesz, nie dopytuj. Może ci kiedyś powiemy, jak się schlejemy za 2 lata, nie? Ale nie. Coś przygapiliśmy, Elmenor, ale nie wiem co. Co tu się odwaliło? Nie, po pierwsze, tutaj jebana zamieć, to jest kurwa nienaturalne. No, na bank, ja nie wierzę, że wyżej jest lepiej niż niżej, no nie, za cholerę. Po drugie, ta jebana sowa, to nie był kurwa kryształ żaden, to było oko. Ale mówiłem, że jest sowa z kryształem, to nie chcieliście ale mi wierzyć. Ale to oko jest, a nie kryształ. Ale wygląda jak kryształ. A chuj mnie obchodzi, że wygląda, to ma oko kurwa trzecie jak kurwa ten. Jak te stworzenia się nazywają, takie z... Nieważne. Niektórym by się przydało to trzecie oko. To uroki, kurwa, jakieś rzucało pierdolone. I na nas wszystkich rzuciło jakieś dziwne... Na biedną Rosamundę też i na mnie chyba też i... Emma, no przepraszam cię jeszcze raz. No nie chciałem przecież. Też cię przepraszam, Emma, ale ten śnieg mu strasznie mi wiało w oczy i ta strzała poleciała nie tam, gdzie trzeba. Zahipnotyzowali mnie. I kazali mi do ciebie strzelać. No wiesz, sama wiesz, jak to jest. Jak nie chcesz, ale... Nie wiem. Okej. Okay. Źle zinterpretowałem sytuację. Moja wina. Wiecie co, naprawdę chyba wolę sytuację, kiedy... No, dziwnie jest jakoś tak, że się wszyscy nawzajem... A, dobra. Też wolę, jak powiedzieć, was wszystkich opierdalam, bo przynajmniej mam rację wtedy. Dobra, nie unoś się już, nie unoś. Weź, zluzuj te rajtuzy i idziemy dalej, nie? Ja potrzebuję drugi, bo no. Tu pizga dalej. Ja bym może tu, nie wiem, bo tu nie pizga, może tu zróbmy obóz, odpocznijmy. To co ja widziałam? Była tu jaskinia przecież, no właśnie. Gdzie była jaskinia? Nie było jaskini. Ile widziała chyba ja? Co ja widziałam z tego dołu? Co ty widziałaś z dołu, to była tam jest ogólnie taka dosyć duża ta wnęka była, nie? Pod tą skałą. Ty to widziałaś i myślałaś, że to jest jaskinia po prostu. Dobra, okej. Okay. To ja to widziałam, co tutaj jest. Może tutaj nie wiało. Ja w każdym razie żadnej jaskini nie widziałam. Idźmy dalej w takim razie, no to się nie zatrzymujmy, no, jak nie będziemy szli, to się rozgrzejesz, no przestaniecie myśleć o tym, co żeście zrobili, czego dalej nie wiem, o co chodzi. Ja nie potrzebujemy odpocząć? Ja się nie ruszę z miejsca teraz. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale tak odsłaniam krwawe, całe moje torso, krwawą koszulę, która widać, że jest zakrwawiona, mimo że jest czarna. To jest tej krwi tam tak dużo, że się zrobiła czerwona. Widzisz taką dziurę ziejącą po prostu z mojej klatki piersiowej. Tak rozmiaru i kształtem jakby dzioba, ale nie jesteś pewien. To ja chcę podejść, przyłożyć mu rękę w to miejsce, uleczyć go i powiedzieć, że i tak musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie będziemy osłonięci, tak? Bo nie daj Boże, będziemy musieli parę godzin posiedzieć, poczekać, aż odpoczniecie, aż dojdziecie do siebie. Zresztą ja też. Tak i przysypię nas śniegiem. Mi by godzina wystarczyła. Tu śnieg nie pada. To co, krótki postój? Masz za 10. No. Odpocznijmy chwilę. Spróbuj przeprosić Emmę, ale tak wiesz, jak jej trochę przejdzie, nie? Tak podejdź do niej tam z boku. Niech to się dziadostwo kurwa do mnie zbliża. Mordegard, do Emmy Emma jest teraz na różne sposoby rozdrażniona, więc nie dziwię jej się, ale... A może, słuchaj, Mordegard, chodź na stronę, ty nam powiesz, co tam się stało na dole. I tam próbuję sobie odciągnąć Mordegarda. Co to słyszę, jak on nam mówi, że... Może nam powie, może jej powie? Ciebie to klata boli, ty się nie interesuje. Ale ja ci mogę powiedzieć, co mi się stało na dole. A drogi M. Nie musisz odchodzić. Na pewno dostałem jedną strzałą, potem bełtem, a potem... ta nekrotyczna kukiełka mnie ugryzła.
Mhm. Co to tam Mordekaard? O czym oni nie mówią? Oni się całowali. Co nie gadaj? Możesz sobie, znaczy... możecie sobie sobie w sumie Atro, głównie percepcję, jak chcesz podsłuchać sobie. 21. No całowali się, mówię ci, no. Znaczy, w sumie Emme... Mordekaard, kurwa, ty to tam gówno widziałeś. Ty strzelałeś w Emme, a nie, kurwa, widziałeś cokolwiek. Ty się nie unoś! Unoś, ty ranny byłeś! Pomyliłeś się chyba, jak mnie, kurwa, ta sowa całowała. Ej, czy to prosto w klatkę piersiową. Mordekaard, ale on się uniósł. Kto kogo całował? Sowa, mówię. Elmenor, też możesz sobie rzucić na percepcję, jeśli wcześniej chciałeś podsłuchiwać, ale nie deklarowałeś tego, więc... Nie, ja byłem tym zapatrzony, rozumiem, jeśli ktoś krzyknął Atro o całowaniu, to ja się pytam, kto go całował, no, na głos, no. To mnie akurat zainteresowało, tak? No wiesz, Elmenor, i tak z Emmy na Atro. No tak mruży oczy, tak patrzy. Jezus, wybije we śnie. Nie! Ale to Emma Atro... Toż ja to przecież przewidziałem! Co ty to wyśniłeś, czy co? Nie, już przecież dawno temu napisałem dobra. Na ten temat utwór. Dobra, dobra, słuchajcie, bo Atro nas... Popatrzcie na niego, przecież mu się gotuje. Porozmawiamy ten... Ty to masz, kurwa, kurwa... Ci język wyrwę, porozmawiamy. Ty już nic lepiej nie mów, kurwa, kryształy jakieś i inne. No, rację miał. Było coś na sobie? Miał rację. Czego się trzesz? Siedź tam. Ja nie wiem, po co w ogóle się oburzacie. No, jak ludzie się całują, no... Wielkie mi halo, takie. Czy ja mogę strzelić w okolice Mordekaarda? Jest to ja obok niego. Chcę po prostu tak przypadkiem mi wystrzeli z kuszy, tak gdzieś koło nóg Mordekaarda, nie w niego, koło nóg. Wyrzuć jedynkę. No to chyba nie muszę rzucać, mam rzucić, żeby nie trafić. W sensie nie trafiam, nie celuję w Mordekaarda, tylko koło niego. Chciałam to zrobić bez rzutu, chyba chcecie się pobawić, że krytyczna jedynka to trafia w Mordekaarda. To... Tak. Trafiasz, gdzie chcesz. Koło mojego palca Mordekaarda. Albo jak siedzi, to tak idealnie między nogami, tak kilka centymetrów nad jego rozkroczem. Strategicznym obszarem, tak? Takie tylko... Ups. Co jest? Dobra, już nikt się nie szcza. Dobra, już zamykamy się, tak? Koniec tematu. Idę się zająć swoim sowodziadkiem. Nic się nie stało. Wszyscy byliśmy zahipnotyzowani. To jest... Cii, Mordekaard, nie kontynuuj. Już, koniec. Mordekaard, koniec tematu. Już. Kurwa, ja zaraz uruchomię moje kontakty z Zentarimów, kurwa. Sprzedamy go, kurwa, razem z tą jego pierdoloną jaszczuroką. Z chęcią. Off top. My robiliśmy po ostatniej walce short resta? Chyba tak, nie? Long resta nawet. Long resta, no. Long resta, ogólnie też w piątej edycji jest tak, że długi odpoczynek musiałby być przerwany godziną ciężkiego wysiłku, żeby się nie zaliczył długi odpoczynek. No. Jak tak czytałem. Minimum 7 godzin, bo możesz jedną godzinę spędzić na robieniu jakichś lekkich rzeczy. A właśnie, bo nam chyba przerwało coś, tak? No to ręka wyszła z tego portalu wtedy. No demonem. No, no, no ale w końcu... godzina. Ale no, tak, tak, bo uznaliśmy, że to jest końcówka, bo to ostatnia osoba tak. Robię. No. Dopiero w One D&D zmienili to na jedną rundę. Co jest trochę takie, no dobra, ale w piątej edycji to jest godzina albo 600 rund ciężkiego wysiłku. Dobrze, więc rozumiem, że robimy to krótki odpoczynek, godzinkę, tak? Tak, Atro, nie wiem, siada w tym gdzieś, kładzie się w ogóle w tym gnieździe. Gdzieś się tam gałęziami postara okryć, żeby na ten śniegu trochę mniej było. Na pewno też jest trochę takiego puchu, nie? Bo ptaki sobie taki puch wyciągają, nie? Spod tych ten i sobie tam robią, więc możesz się takim puchem okryć nawet. I trochę piór też znajdziesz. Sobie poduszkę pod głowę z tym robię i kładę się na plecach. Tak. Sobie umieram powoli. Chociaż ranę już mi zasklepił dość ładnie Elmenor. Czy ktoś coś jeszcze deklaruje? Ja się przytulam do słowa niedźwiedzia.
Ja bym chciał do Rezamundy, ale ona jest chuj zimna w tym śniegu. Ja wszystkie kości wykorzystuję. Wszystkie za wyjątkiem jednej. I dalej jesteśmy zmęczeni, tak? Tak, musicie mieć długi odpoczynek, żeby wam zszedł jeden poziom wyczerpania. Dobrze. No to odpoczywamy. Myślę, że zakończymy tą sesję na tym, jak w kwaśnych humorach, z takimi nieciekawymi minami, poobijani, obolali, umierający i prawie że wykrwawiający się wcześniej, odpoczywacie, starając się nabrać sił na dalszą podróż w gnieździe z dwoma sowimi jajami i różnymi rzeczami. Dziękuję bardzo za sesję. Jest taka osoba, która wprowadza we mnie po prostu aż taki stan. Mianowicie jest to kapłanka w miasteczku Ister. Dlatego napisałem coś do niej. Wywód do kapłanki Ister. Główna kapłanka Ister Małego w swoim mniemaniu ma się za kogoś ponadprzeciętnego. Lecz warto tę myśl rozwinąć nieznacznie, bo w swej niezwykłości działa dosyć pokracznie. Plotki o niej krążą różne, lepsze, gorsze, lecz nie wiedzieć czemu kapłanka nawet zaprzeczyć nie próbuje, kiedy ja, wasz Bart uwielbiany, ciągle dopytuję i chodzę i pytam i wciąż świętoszkę zaskakuje, kiedy ona według jednej z plotek z chłopami harcuje. Nie mnie decydować, co wolno, co nie, lecz nasza kapłanko, czy tak wypada? No nie! Już dom uciekł w zacnym Ister, murach stoi i biednych żon i mężów zapędy niepokoi. Dajże więc osobom po fachu zarobić, a nie sama nadgodziny starasz się wyrobić. Wy już wiecie, kochani, co Bart Elmenor na swej myśli ma. Lecz czy satysfakcję ostateczną ten utwór mu da? Wątpię szczerze. Mój lincz na nią jeszcze się nie skończył, lecz jeżeli nie w rozmowie, to chociaż upokorzę ją na papierze.